Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu, z tej strony Kuba, a dzisiaj moim gościem jest ten mityczny junior wszechczasów, Kamil Jarota. Witam cię bardzo serdecznie. Siemano, pozdrawiam. Co, jak tam mija tobie dzień i co tam u ciebie słychać aktualnie? To no dobrze mi mija dzień dzisiaj, dzień bez treningu. W sumie głównie odpoczywałem, jakieś tam sprawy załatwiałem, no wszystko jest... Okej, okay. Kłóciłem się, coś tam. Jak zwykle jakieś wojenki małe na Instagramie. No ktoś, że tak powiem, miał błędne informacje. I tam. Na temat? Wiesz co, na temat wyników z zawodów sprzed 4 lat. Dokładnie Artur Kabza, którego pozdrawiam. Nie wiem już, który raz wmawiał mi, że miał większego Wilksa na tych zawodach, gdzie doskonale pamiętam, że byłem na tych zawodach na podium Open, czyli w klasyfikacji Wilksa, a jego na tym podium nie było, nie? A po prostu tam gdzieś był zły mój wynik wpisany, po prostu, nie? Ale ja już mu to parę razy mówiłem, ale no nadal udostępniał, że niby to on miał więcej tych punktów i no musiałem go po raz kolejny uświadomić, że jednak nie miał i z tego co widziałem, to zostało to poprawione tam w końcu. To był dokładnie zawód Double Lift, nie? I tam jakieś top 10 czy tam top jakieś tam było wpisane wyników według Wilksa, udostępnione tam na relacji tam tego, no tym fanpage'u właśnie związanym z tymi zawodami Powerlifting Games bodajże. To się teraz tak, nazywa. Tak, widziałem. W ogóle tak jak byś patrzył na te wszystkie zawody, jakie teraz mamy, federacje i tak dalej, uważasz, że Double Lift jest tą najbardziej prestiżową? Czy ja nie mówię tu o pełnym trójboju, nie? Jak powiedzmy ludzie, patrzysz na to, na co ludzie się szykują. Czy to jest najbardziej prestiżowe według ciebie? Znaczy kurwa, no słuchaj, no Double Lift sam sobie dla mnie jakby to nie jest coś prestiżowego, bo to nie jest trójbój, nie? Mm-hmm. Dla mnie no najbardziej prestiżowe są zawody w trójboju. Wydaje mi się, że no teraz chyba najbardziej pójdzie w to 3x3, bo po prostu są to zawody RAF, tak? A ludzie najbardziej preferują RAF. No jednocześnie to, co właśnie jest robione w Łodzi, czyli te Powerlifting Games, bo no mówię, Double Lift to jest samo wyciskanie martwy ciąg, no to te Powerlifting Games no też są w tej formule, ale no mają one swoją specyfikę, która razem myślę, że wielu ludziom nie pasuje, no dwa, że tam są jakieś ograniczenia uczestników, więc no myślę, że no fajne zawody, ale no mają swoją specyfikę, nie? Tam powiedz, jak chodzi o, bo to, jeśli chodzi o twoją rywalizację, że tak to imę aktualną i też do czego tam zmierzacie razem z Michałem Tyborą, który ostatnio gościł u mnie na podcaście, to według niego najbardziej, jeśli chodzi o wyciskanie, to te zawody Double Lift, choć pomimo tego, że jego wynik nie jest wpisany na ty masz na myśli ogólnie samo wyciskanie, no to mówię, no to znowu nie Double Lift, tak? Od lat rozgrywane były zawody International Powerlifting Bench Press League, jak dobrze, może coś przekręciłem. No są tam organizowane przez Marcina Leszkiewicza. No czy one są najbardziej prestiżowe? No nie wiem, no mają swoją specyfikę, ja uważam, tak? No na pewno jakby się zgodzę, no bo panuje taka opinia, że wynik tam zrobiony, no to jest faktycznie legitny wynik, nie? No bo nie wiem, tam jest zawsze długa pauza, jakby bardzo jest rygorystycznie przestrzegany przepis związany tam z odrywaniem pośladków do tego stopnia, że nawet jak sędziowie zaliczą, to nie ma pewności, czy tam zaraz nie zmienią werdyktu, bo na kamerze widać było, że ten tyłek był oderwany, nie? No jakby, no taka jest specyfika tych zawodów, więc no przyznam, że jakby wynik zrobiony tam no świadczy na pewno o tym, że ten wynik jest legitny, tak?
No jednocześnie jak mówisz o Michale, no bo właśnie cały ten konflikt to wypadł z tego, że Michał, wiesz, udostępnił wideo właśnie z tych zawodów, gdzie te słynne 250 wyciska. No ale jednocześnie pokazałem jego inne lifty, gdzie tam było widać jakby raczej coś w drugą stronę, czyli tak wykonanie mocno odbiegające od standardów, a też on sobie uznaje to jako rekordy, no ale ja to wziąłem z jego Instagrama, jakby ja to udostępniłem i mam wrażenie, że jakby on się na to obraził, że ja z jego Instagrama udostępniłem jako relację jego własne posty, no komentując, że chyba nie tak powinny wyglądać te PR-y, że tak powiem, nie? Mhm. W odpowiedzi oczywiście na to, że sam udostępnił swoje 250, jakby w celu, żeby mi dopiec, prawda? Tak. To mam wrażenie, że ten wasz konflikt zazębił się już tak na dobre teraz ostatnią kulminację na tych zawodach, gdzie na XPC. No tak, bo to właśnie tam było. To właśnie tam jakby to się ten jakoś, no mówię, no. Tam też bardzo ciekawą rzecz poruszyłeś na temat generalnie bycia trenerem i też trenowania innych osób, tam bodajże wyprowadź mnie z błędów, jeśli źle zrozumiałem ten post, ale tam napisałeś mniej więcej tak bardzo mocno upraszczając, bo tam kilka wątków poruszyłeś, że trener de facto nie ma aż tak, nie mówię, że nie ma w ogóle znaczenia, nie ma aż tak znaczenia w momencie, w którym dana osoba i tak ma być silna, coś w tym rodzaju. Że jeśli ktoś ma być silny, to sam będzie musiał dojść do tego, żeby tak silnym się stać. Trener może mu w tym pomóc. No tak, znaczy, no co, to jest prawda, jak najbardziej. Znaczy, no wiesz, ja miałem jakby na myśli, że po prostu, no kurna, no jak ktoś może być dobry, no to będzie dobry, nie? Jak ktoś, nie wiem, jak ktoś, że tak powiem, jest antytalenciem, no to najlepszy trener z niego nie zrobi mistrza, nie? Mhm. Ale jakby no tak, moje bardziej jakby przesłanie jest takie, że wiesz, że no, w zasadzie ja bym powiedział, nie wiem, 90%, przynajmniej 90% sukcesu zależy od samego zawodnika, bo to zawodnik trenuje, zawodnik dba o swoją regenerację, dba o ilość, jakość snu, zawodnik się odżywia, mówię, no zawodnik, nie wiem, jakiś tam sposób się prowadzi w życiu swoim, tak, sposób bardziej sportowy lub mniej sportowy, no po prostu, wiesz, pilnuje takich rzeczy, które pracują na ten wynik, tak, a jakby, no trener to jest taki, kurna, trochę, nie wiem, drogowskaz, ktoś, kto ci powie, kiedy zbłądziłeś, albo nie dopuści do tego, żebyś zbłądził, wiesz, ktoś, kto cię opierdoli wtedy, kiedy trzeba, ktoś, kto cię wyhamuje wtedy, kiedy trzeba, no jakby po to jest trener, tak? I trener jest jak najbardziej przydatny, nie? Jest kwestia też, czy zawodnik się zna na tym, co robi, czy się nie zna, nie? Na początku nikt się nie zna, tak? Na początku każdy musi do czegoś tam dojść. No ale no mówię, jakby... No jest, wiesz, jest dużo jakichś przykładów... No nie wiem, no już nawet uderzę, kurna, słuchaj, no nie, mamy Agatę Sitko, nie? Mega, mega zawodniczka i z tego co wiem, to trenowała się sama. Ona robiła, podobno robiła trójbój codziennie, na każdym treningu cały trójbój, tak? Przysiady, wyciskanie, martwy ciąg, no wydaje się to chore, nie? No nie wiem, weź, że Juran chyba wziął ją pod skrzydła, nie? I... Ja nie neguję w żaden sposób, czy Juran z nią robi dobrą robotę, czy złą robotę, no ale jakoś, no nie widać, żeby ona zrobiła jakiś znaczący postęp, prawda? Przynajmniej, no ja tego nie wiem, no nic z tego nie oddaję, tak? I mówię, to nie jest właśnie, i to właśnie mówię, to nie jest to, że Juran na przykład jest złym trenerem, że ja to właśnie mówię, że poszłaby do mnie, to by wyszła lepiej. Nie, no właśnie nie. Chodzi o to, że no po prostu ona po prostu, nie wiem, miała jakiś sposób na siebie, jest zajebiście utalentowana i tyle, nie? No, to samo to, że ktoś idzie na siłownię i od razu w taki sposób wykonuje ten swój trening,
że on rzeczywiście, jakby on nie wyglądał, nie, że właśnie on trafia ta osoba, to w mojej opinii to jest takie, ona tak, podświadome takie czucie swojego ciała, wiesz, to może było może to nie było optymalne, jak to się tak mówi, to co ona robiła, bo częstotliwość tam robienia ciągu powinna być taka książkowo, przysiadu taka, wyciskania taka, a mimo wszystko ona, tak jak mówisz, robiąc to nie książkowo, doprowadziła się do naprawdę bardzo dobrych wyników, że tak to mówimy na skalę światową. No do światowego poziomu, no to tak. Tu dużo gadać, no jest jakby, no można powiedzieć, że w top 3 w IPF-ie, w swojej kategorii wagowej, no jednocześnie jest jeszcze bardzo młoda, tak, że ona jeszcze może rozwinąć i możliwe na przykład, że ta praca z trenerem, to jeszcze jej się bardzo opłaci, ja nie mówię, że nie, nie, tylko właśnie, no mówię, wiesz, jakby dałem taki przykład, prawda, nie, uważam, że całkiem dobry, który no jakby pokazuje, że wiesz, że to nie tak działa, że kurna, wiesz, ktoś nie miał trenera, nagle będzie miał tego trenera i jest, o kurda, teraz to dopiero się zacznie, nie? Oczywiście są takie są takie przypadki, nie? Bo ktoś może robić coś całkowicie źle, ktoś może technicznie nie być poukładanym, robić, po prostu może go blokować zła technika i trafi na trenera, który zoptymalizuje tą technikę, no i wtedy te wyniki wystrzelą w górę, na przykład, nie? Różnie bywa, tak? No. Słuchaj, no do Michała każdy pojedzie, to słuchaj, no ja jakbym do niego pojechał jako klient, to też bym wiem, żebym od razu zrobił życiówkę w przysiadzie, bo bym mnie złapał za piersi i by mnie kurwa podnosił, nie? Albo wiesz, no w wyciskaniu by mi trzymał sztangę, no to kurwa, no wycisnąłbym więcej pewnie, nie? Ale czy to wiesz, czy to tak, no tak, to będzie jego zasługa, bo on mi po prostu pomoże w tym, nie? No tak. No to jest fakt. A nie uważasz, że taka pomoc też czasami pozytywnie wpływa na, może wpłynąć na daną osobę, jeśli chodzi o przełamanie się przed ciężarem? Znaczy, słuchaj, wiesz co, znaczy tak, ja na przykład jestem zdania, że tak, że jak jest taka sytuacja, że wiesz, że już tam kurwa ledwo coś ktoś wyciska, nie, ledwo się podnosi w tym przysiadzie, nie, to jakby faktycznie można mu tak, wiesz, tam delikatnie go dotknąć, żeby on to zrobił, najlepiej mu nawet nie mówić, że mu się pomogło, nie, niech sobie tam żyje, wiesz, w nieświadomości. Ale mi bardziej chodzi o to, żeby, wiesz, żeby nie doprowadzić do porażki w tym kontekście, nie? Żeby ta osoba nie była zawiedzona, że ona nie dała rady, wiesz. A może nawet uchronić przed kontuzją, nie? Ale no nie wiem, no takie właśnie, kurwa, wiesz, wyciskaniu, nie wiem, że robisz serię 5 powtórzeń i twój trener trzyma cały czas łapy na sztandze, a potem, i wiesz, i robisz 5 powtórzeń z jakimś tam ciężarem, a potem jedziesz na zawody i ty ten ciężar ledwo zaliczasz, ten ciężar, co niby robiłeś na 5 powtórzeń, niby miałeś taki zajebisty progres, ale się okazało, że cały ten progres to po prostu były ręce trenera na stanwę, to wiesz, to można sobie to wsadzić w dupę, no w moim odczuciu, nie? No tak, to wtedy wiesz, to jest nieodpowiedzialna osoba tak naprawdę na stanowisku trenera, bo tak jak ja na to patrzę, to teraz w momencie, kiedy jesteś daleko od zawodów, albo nie masz nawet zawodów zaplanowanych, to możesz sobie pozwolić na takie oszustwo, żeby też... to wszystko w mojej opinii zależy od temperamentu, nie? Bo jedna osoba będzie tego potrzebowała, druga osoba nie będzie tego potrzebowała. Teraz jak powiedzmy... Jest osoba, która jest blisko przed zawodami i ona robi sobie serię na 5 powtórzeń, tak jak powiedziałeś, jakimś tam ciężarem X, niech to będzie 200 kg i ona prostą matematyką, dobra, tak jak ja zrobiłem 200 na 5, no to na zawodach powinno być 220, a ktoś jej pomaga cały czas rękoma, no to jest i ta osoba jeszcze za to pobiera jakieś tam pieniążki, no to jest nieodpowiedzialna osoba, no bo to jest oszukiwanie tej osoby i później szczere rozczarowanie, nie? No dobra, no kwej, każdy ma swoje metody, tak? Ale uważam, że no jeżeli chodzi o zawodników Michała, no to często widzę takie tendencje, że tam kurwa są, że tak powiem, przed zawodami jakieś spektakularne ciężary na treningu, a potem na zawodach jest 50 kg mniej, nie?
Widziałem to nie raz, ale no, słuchaj, wiele czynników może na to wpłynąć. Tak, ale też nie da się ukryć, że jednak te najważniejsze zawody wygrywa drużynowo. No, znaczy słuchaj, no to się bierze, wiesz, właśnie z tego, o czym wtedy nawiązywałem, że no, że jakby mówię, no po prostu słuchaj, jak ktoś ma, jak do kogoś przyjdzie dużo ludzi, to jest spora szansa, że to będzie, że to będą jakby mocni zawodnicy, tak? Im więcej masz zawodników, tym jest większa szansa, że wśród nich są mocni zawodnicy, tak? I no mówię, no jakby nie jest to tylko jakby sukces samego trenera, nie? Tak bym to rozpatrywał. Tak bym to rozpatrywał, prawda? To jest... Ale no tak, no oczywiście jakby powiem tak, że po prostu udało mu się zebrać najmocniejszą drużynę, ekipę w Polsce, tak? Sam też na jednych zawodach byłem jej częścią, a Michał mnie nie trenował. Więc no wiesz, to też takie jest kurwa... Tam nie każdy wiesz, no nie każdy jest faktycznie podopiecznym, nie? No, tak. Nie każdy startujący będzie podopiecznym, ale też duża część tych osób jest tymi podopiecznymi. Nawet ci, którzy wygrywają. W każdym razie, rozmawialiśmy przed chwilą o Agacie Sitko i, i tak nawiązaliśmy do jej początków, a ja jestem ciekawy, jak właśnie to było u ciebie i jak ty te początki się u ciebie zaczęły, bo wiesz, niektórzy najpierw powiedzmy grają w piłkę, później idą na siłownię i się okazuje, że mają całkiem niezły przysiad, nie? Inni tam trenują sztuki walki, taekwondo i za chwilę też idą na siłownię i się okazuje, że są całkiem silni, po prostu. A jak to było u ciebie? Czy ty była, ty jak powiązałeś to jakby najpierw z innym sportem, czy to było tak, że ty po prostu poszedłeś na siłownię, bo cię kumpel powiedział, aha, to chodź, czy jak to wyglądało? Czy nie, wiesz co, jakoś tak od naprawdę, wiesz, wczesnego wieku jakby mi, wiesz, imponowała, nie wiem, duża muskulatura, nie wiem, czy to, wiesz, w jakichś filmach, nie wiem, Arnolda na przykład, czy... Pamiętam, że nie wiem, jak byłem mały, to leciał w telewizji, wtedy był popularny wrestling amerykański. Wiesz, to takie, no, to takie show, nie? No, nie prawdziwe walki, tylko też show, no ale no wiesz, tam byli wielcy faceci nasterydowani. Nie wiem, mi się to podobało, nie? I kurna, jakby miałem podświadomości, że wiesz, że taki bym chciał być, prawda? Także no jakby, no dorastając, jakby miałem w głowie, że tam w pewnym momencie no po prostu będę chciał chodzić na siłownię jak najwcześniej w zasadzie i być wielkim koksem, nie? Tak na dobrą sprawę. No jakby cały czas miałem taką wizję siebie. No i to zacząłem spełniać, jak nie wiem, jak miałem chyba 14 lat w 2005 roku. No w 2005 roku poszedłem na siłownię. Na początku mnie jakby interesowała kulturystyka i tak powiedzmy, że z takim zamysłem trenowałem, nie wiem, pierwsze, powiedzmy, półtora roku. No ale potem jakoś mi się to zaczęło podobać. Najpierw myślałem, że może bym chciał być strongmanem, ale jakby, nie wiem, strongman mi się kojarzyło od razu, że nie no, że do strongman to trzeba brać sterydy. Jakby takie miałem skojarzenie, że tutaj to trzeba od razu ten i że to jest ogólnie kontuzjogenne. Tak jakby podobał mi się ten strongman, ale jakby no... Nie, aż tak mnie do tego nie ciągnęło i też się dowiedziałem, że jest coś takiego jak trójbój, a właśnie spodobało mi się jakby poprawianie, zamiast gapienia się w lustro, czy tam rosnę, czy i tak dalej, czy mnie nie zalewa, to jakby spodobało mi się to dokładanie ciężarów. No właśnie zainteresowałem się w końcu tym trójbojem, zobaczyłem jakie są rekordy Polski do lat 18. No i sobie postanowiłem, że jak tam będę miał te 18 lat, to pobiję te rekordy, co nie? A ile miałeś wtedy lat? Jak tak sobie postanowiłeś? Jakieś 16 mi się wydaje. Okej. Okay. No i powiedzmy, no nie, jakoś w ciągu kilku miesięcy trafiłem na siłownię, tak naprawdę, gdzie była sekcja trójboju i ta siłownia była blisko tak naprawdę mojego domu.
nie wiem, 2-3 przystanki ode mnie autobusem i jestem z Warszawy ogólnie, jakby ktoś nie wiedział. No i trafiłem tam, no i tam od razu, znaczy, no na początku jakby tam trenowałem swoim planem, nie? Jeszcze taka ciekawostka, wtedy pomagał mi w treningach Wodyn. Tylko no to było po prostu jakby znaliśmy się z forum, najpierw z SFD, potem jeszcze było takie forum Body Factory. W sumie Michał Tybora też w sumie jest z SFD, ale jakoś na tym SFD to tak się nigdy nie przycięliśmy, z tego co mi się kojarzy. No w każdym razie no tam, mówię, właśnie tam jakieś tam treningi byłem od tego Wodyna, tam się kierowałem tym, co on tam pisał. No i mówię, no i trafiłem na daną siłownię i tak jakby zaraz jak trafiłem, to tam miały być jakieś zawody, ale ja uznałem, że nie, tam jestem za słaby, nie będę tam jechał, nie? Nie pojechałem na te zawody. No i jakoś, nie wiem, z miesiąc później namówiony zostałem, żebym zrobił sobie sprawdzian w tym trójboju. No i zrobiłem ten sprawdzian i tak, żeby było śmieszne, to ja wtedy w tamtym okresie jakby nie robiłem w ogóle przysiadów ze sztangą z tyłu, tylko robiłem ze sztangą z przodu. I w sumie, tylko no ze sztangą z przodu robiłem, nie wiem, tam 140, pamiętam, na 5 powtórzeń robiłem, ale nigdy nie robiłem większym ciężarem ze sztangą z tyłu, nie? Po prostu jakby, pamiętam, że doszedłem do tego samego ciężaru ze sztangą z tyłu i zacząłem robić fronty. Czyli do tych 140 doszedłem tam w serii ze sztangą z tyłu i zacząłem robić fronty i z pół roku robiłem te fronty i też doszedłem do 144 i wiesz, i nagle mam zrobić no ze sztangą z tyłu przysiad. No i wstałem 210 kilo bez niczego, bez pasa, bez tam żadnych opasek na kolana, po prostu z gołymi kolanami, tak? Prawdziwy RAF. No wstałem 210, wycisnąłem 120, bo w wyciskaniu zawsze byłem słabszy. W martwym ciągu chyba zrobiłem 230. No miałem wtedy 16 lat, nie wiem, ważyłem jakieś chyba 110 kilo, mi się wydaje. Nawet z tego dnia mam wrzucony na YouTubie chyba filmik z 200 kilo w przysiadzie. Tak, jest. Jest takowy. Widziałem. Jest, no, na tak. 100%. No, to jest z tego dnia. No jakby to się tak się zaczęło, no i no co, no podjarałem się ogólnie. Bo wiesz, no nagle wiesz, że tam się jakieś 140 się dało, a tu nagle ponad 200. I tak dalej, no to jakby mi się to spodobało. Ale w sumie, no nie wiem, czy mi to wyszło na dobre. No i zostałem namówiony niedługo, że tam, nie wiem, za 3 miesiące są zawody. A to też były zawody w sprzęcie, więc też już, kurna, jakiś był pierwszy sprzęt, jakiś pierwszy kostium do przysiadów. Coś tam, jakaś pierwsza koszulka za duża, no. No i co, no pojechałem na te zawody, to były Mistrzostwa Polski juniorów. Zająłem 2. miejsce do lat 20. No i tak się już wkręciłem w ten trójbój, jakby tak jakby goniłem za tymi ciężarami. Może w mało przemyślany sposób można powiedzieć, że to robiłem, bo po prostu chciałem za szybko. No i co, no odezwała się dyskopatia szybko. Tylko ja sobie wtedy nie zdawałem sprawy, że to tam coś już mamy jeszcze tak z kręgosłupem. Właśnie, a jakie były takie pierwsze objawy, jak ty miałeś z tą dyskopatią związane, bo no wiesz co, miałem już 17 lat i po prostu tam, no przy którymś treningu, że tak powiem, jakby, nawet nie wiem kiedy, no coś tam, chyba przy serii przysiadów mi się wydaje ciężkiej, po prostu coś tam mi się stało i po treningu, no po prostu jakby byłem taki połamany, w cudzysłowie, nie? I taki połamany byłem, wiesz, przez parę dni, poszedłem na siłownię, zrobiłem serię rozgrzewkową na 70 kilo i znowu byłem połamany. Aha. I taki schemat się, znowu kilka dni przerwy. I taki schemat się, kurna, powtarzał, ciągnął się przez parę miesięcy dobrych. Znaczy ja już przestałem po prostu robić, jakby znowu zacząłem robić fronty w ogóle wtedy, pamiętam. Za radą Wodyna zacząłem robić fronty i po jakimś czasie zacząłem robić martwy ciąg sumo, nie? Swoją drogą, bo zaczynałem od klasyka i zacząłem robić ten martwy ciąg sumo. No jakoś się udało wrócić wtedy i tak naprawdę udało się wrócić jakby na dobre, jakby potem trochę mądrzej trenowałem. Tak uważam.
Zaczęły się tam pierwsze sukcesy, jakieś wygrane zawody. W zasadzie no jeszcze w tym roku, co zaczęła się ta dyskopatia, to pod koniec roku pamiętam, że wygrałem Mistrzostwa Polski do lat 18 w swojej kategorii i chyba to nawet było, ale to, zrobiłem... jak chodzi o tą dyskopatię, to było coś takiego, że to było takie uczucie, jakby coś chrupnęło i miało się wstawić na swoje znaczy, miejsce, czy to nie no, taki ogólny ból pleców szeroko... Wtedy taki bym to nazwał, nie wiem, ogólny ból pleców, taki kurna, wiesz, paraliżujący trochę, nie? Aha, taki, że po okej. prostu, wiesz, nie możesz się schylić, taką czujesz, jakby siły nie miał, wiesz. Tak to się zaczynało, nie? I to mi ogólnie towarzyszyło, powiedzmy, po prostu co jakiś czas, jak przegiełem pałę, nie? Przez lata już mi to, wiesz, jakby zostało na zawsze, tylko wiesz, jakby miałem z tyłu głowy, że to się może wydarzyć i po prostu uważałem, prawda? No i mówię, no w tym samym roku, co to się zaczęło, no to tam pamiętam, że pod koniec roku wygrałem pierwsze Mistrzostwa Polski do lat 18, jeszcze w wieku 17 lat. Zrobiłem też już wtedy jakiś rekord na pewno w martwym ciągu i chyba w trójboju. W przysiadzie chyba też podchodziłem, ale nie dałem rady, bo to mówię, te przysiady miałem, jakby mam wrażenie, że największy potencjał ogólnie miałem w przysiadach, tylko właśnie przez różne kontuzje ten potencjał był niewykorzystany, prawda? Bo jakby zawsze mi te kontuzje najbardziej przeszkadzały w przysiadach. I tak zostało w sumie do dzisiaj. Dzisiaj to już w ogóle się nie nadaje do przysiadów, ale do tego dojdziemy. No i jest to, no i no potem już kolejne lata, no tam przynosiły jakieś kolejne sukcesy. Bo to pierwszy rok startów to był 2008 rok. Potem w 2009, no to już do lat 18 zrobiłem te wszystkie rekordy Polski, które chciałem. I tam zrobiłem 700 kilo w totalu. RAF, to było RAF, bo wtedy ogólnie był trójbój tylko w sprzęcie. Ale była jedna impreza w roku, która się nazywała Mistrzostwami Polski Młodzików. I to były właśnie zawody do lat 18. I one się odgrywały bez sprzętu. I w zasadzie mogłeś używać tylko pasa. Musiałeś mieć gołe kolana. Nie mogłeś używać bandaży na nadgarstki. Wydaje mi się, że ja dlatego może do dzisiaj wolę nie używać, bo jakby przyzwyczaiłem się do wyciskania bez. Przyzwyczaiłem się do wyciskania bez, tak. I tak, no ja tam zrobiłem wtedy 700 kilo. Tam nawet się załapałem wtedy, na pierwszy raz się załapałem też na podium wszechwag, wiesz, tam w Wilksie. To był taki, no powiedzmy, że pierwszy taki sukces, powiedzmy, trochę większy. No i co, i potem już się zaczął sprzęt. No bo już mówię, tylko do lat 18 się startowało bez sprzętu w tamtym czasie, to był 2009. No a 2010 już był tylko sprzęt, nie? I tak, no co no. Technika była surowa, ale no jakby jeszcze w tym pierwszym roku jakby juniorskim do lat 23 pojechałem na Mistrzostwa Świata juniorów pierwszy raz, zająłem 6. miejsce i zrobiłem tam wynik, no jak wtedy to był przyzwoity wynik jak na 19-latka, tam chyba 880 kilo w sprzęcie, nie? W kategorii oczywiście najwyższej. No ale mówię, no technika była surowa i jakby w kolejnym roku nie zrobiłem zbyt znaczącego progresu. I w 2012 jakby był taki punkt zwrotny, gdzie po prostu tam jakoś się zgadałem z kolegą, który też startował, on był z Wrocławia, Łukasz Barczak. Jakoś tak się z nim zgadałem przez internet. No i tak on tam mi podesłał jakieś filmy Eda Coena, gdzie tam Ed Coen tłumaczy technikę. I tam no, po prostu sam też od siebie mi tam trochę podpowiadał. Też nawet zaczął mi treningi rozpisywać i tam się sporo od niego w sumie nauczyłem. No ale właśnie przede wszystkim się poprawiłem technicznie, tak? Zrozumiałem jakby jak się dźwiga, bo do tamtej pory, ja mówię, ja dźwigałem duże ciężary, bo nie wiem, ja na przykład w wieku 20 lat klasykiem bez kostiumu podnosiłem 320 kilo w martwym, nie? Jako natural, ale jakby no ten martwy no był po prostu zły technicznie i ja sam sobie zdawałem sprawę, że ja mam tak chujową dźwignię w tym martwym ciągu, że ja po prostu, no można powiedzieć, ja to ciągnąłem z prostych nóg, prawda? I po prostu ja miałem tak niekorzystną dźwignię, zawsze miałem problem, żeby zrobić lockout, prawda?
Męczyłem ten lockout. No, wiedziałem, że to nie tak powinno wyglądać i po prostu zdałem sobie sprawę, że taką techniką to się nie da podnieść więcej, nie? Znaczy, no, można się jeszcze nakoksować oczywiście, to będzie się jeszcze silniejszym, ale jakby, no, że trzeba coś zmienić. No i wtedy mówię, no, zacząłem zmieniać tą technikę, zacząłem jakby coraz bardziej się wgłębiać w jak to powinno wyglądać, no, oglądać właśnie, tak analizować jakieś tam zagraniczne materiały. No i tak w 2012 już był taki przełom, że pojechałem na mistrzostwa najpierw Europy, zdobyłem drugie miejsce, przepraszam, trzecie miejsce najpierw w 2012 i powtórzyłem tam na mistrzostwach świata juniorów, też zdobyłem trzecie miejsce. No już ten wynik był grubo ponad 900. Też w tym samym roku, w tym 12, miałem pierwsze miejsce już Open w Polsce w juniorach. Także, no, byłem najlepszy Wilksem ze wszystkich w Polsce juniorów. Także, no, to był taki przełom. No i w 13, no, to już jakby tam te wyniki jeszcze trochę bardziej wyśrubowałem. Zdobyłem tym razem srebro na mistrzostwach świata, przepraszam, na mistrzostwach Europy juniorów i powtórzyłem brązowy medal na mistrzostwach świata juniorów, ale z kontuzją barku. Bo jakby mam wrażenie, że no jakby nie ta kontuzja, to tam mogłem, może mogłem powalczyć o wyższe miejsce, może nawet o pierwsze, ale no to nie ma co gdybać. Ale jakby ten 2013, no to takie były moje największe sukcesy w IPF-ie. I tak naprawdę wtedy w kolejnym roku już nie startowałem. W 14 nie startowałem, a jeszcze byłem juniorem, ale nie startowałem. Bo jakby, mówię, zaczęło się od tej kontuzji barku, postanowiłem, że zrzucę trochę wagi, skoro i tak teraz ciężko nie trenuję. No to jak zrzuciłem chyba z 10 kilo, to się okazało, że wszystkie kostiumy się zrobiły za wielkie. I jak się miałem przykonać do nowego sezonu, no to kurna, się okazało, że jest lipa. A ja jakby... To był taki moment, kiedy zaczęła się alternatywa właśnie, że zaczął się ten trójbój RAF. Trójbój klasyczny się wtedy zaczął. Ja w sumie miałem taki zamiar, że kiedy już będę seniorem, to już będę w trybie klasycznym startował. Więc stwierdziłem, że dobra, no nie będę kupował nowych kostiumów, bo schudłem. Nie będę też znowu tył. Jakby po prostu odpuściłem sobie ten ostatni rok juniorski. I tak naprawdę odszedłem trochę od tego trójboju. Tak naprawdę zacząłem trenować tak trochę bardziej ogólnosprawnościowo. Kurwa, nawet biegałem. Nawet biegałem. Wielkie chłopy nie biegają, ale nawet biegałem. No ale ogólnie schudłem. Jeszcze tak. Powiedz, że podwyskok ćwiczyłeś. Wiesz co? Znaczy, wskakiwałem na skrzynię. Udało mi się wskoczyć na 140 cm. To podobno jest całkiem nieźle. Tak słyszałem też. Robiłem muscle upy, no różne rzeczy robiłem. Boks trenowałem. No tak, takie różne jakby inne zajawki złapałem, ale no mówię, no ogólnie schudłem z 40 kilo, nie? Ze 150 na 110 kilo schudłem. Nadal nie biorąc żadnych sterydów. No ogólnie jak się okazało, że wiesz, jak ważyłem te 110 kilo, to się okazało, że tak w sumie całkiem niezłą masę mięśniową zbudowałem przez te wcześniejsze lata w trójboju. No bo wiesz, no jak ważyłem 150 kilo, no to byłem trochę grubas, ale no tam pamiętam, że nie wiem, w łapie chyba miałem tam 54 centymetry bodajże, no to wiadomo, że coś tam mięśnia musiało siedzieć, nie? No jak zostało ze mnie te 110, no to się okazało, że ta sylwetka jest nawet spoko. No i mówię, że tam stałem się sprawniejszy i tak 90, dalej. Nie? To? Metr 90. Wiesz, no stałem się sprawniejszy i w ogóle, no ale jakby przyszedł taki dzień, gdzie no jakby nigdy nie przestałem trenować też trójbojowo, prawda? To, że tam sobie boksowałem, coś tam skakałem, te muscle-upy robiłem fajnie, ale no jakby cały czas dźwigałem. I cały czas będąc naturalem, nie? Także no to nie jest wiadomo dobry pomysł zrobić taki miszmasz, jak jeszcze się dodatkowo nie wspomagasz, no bo regeneracja ma swoje ograniczenia. No ale przyszedł taki dzień, pamiętam, że tam miałem planowo robić przysiady na 220 kilo i kurwa, no 200 kilo rozgrzewkowe
było na tyle ciężkie, że się załamałem się i stwierdziłem, że dobra, no dzisiaj nie zrobię tej głównej serii. To był rok 2015 bodajże. Nie robię dzisiaj tej głównej serii, ale muszę zacząć brać sterydy. I znaczy, jakby ci to powiedzieć, ja to miałem zaplanowane w pewnym sensie od dawna, znaczy zaplanowane. Jakby, no nigdy nie mówiłem, że nigdy nie będę brał, tak? Wręcz raczej zawsze mówiłem, że jak już nie będę juniorem, to spróbuję. No bo na pewno będę chciał więcej, no jakby zawsze mnie to jarało i widziałem, jakby zawsze miałem świadomość, że ci ludzie biorą sterydy, ci, których podziwiam. No więc kurwa, no nie chciałem być gorszy, tak? Chciałem zobaczyć, jak to jest i chciałem po prostu więcej. No i wtedy wszedłem na bombę w 2015 roku. No i jakby... powiedzmy, że tak jak w styczniu tego 2015 roku, no to byłem naprawdę, te wyniki siłowe były, no nie wiem, rzędu... No mówię, może te 220 przysiadzie, ale no nie wiem, czy bym tamtego dnia to wstał. Poczułem, że chyba nie. Wyciskałem wtedy jakieś 160, 160, może 170. No w martwym to tam, w martwym się trzymał na... Jakby chyba nigdy nie szedłem poniżej 300 kilo. Akurat martwym się trzymał. No ale ten przysiad był żałosny. W porównaniu z jakby tam z poprzednimi latami. No bo ja już w tym sprzęcie, no to robiłem, byłem blisko tak naprawdę robienia tony, tak, w sprzęcie, tak, i w tych czasach juniorskich. No także, no jakby ten spadek był taki, wiadomo, że to tutaj już sobie dźwigałem bez sprzętu, no ale jednak, no wiedziałem, że byłem kiedyś dużo silniejszy. No i mówię, no z takiego pułapu, naprawdę z takiego dołka, to tak naprawdę w niecały rok wróciłem, nie wiem, tam przysiady już były po 300 kilo RAF. Wyciskałem już ponad 200 i tam martwym tam też pod 350 szło, nie? Także no w ciągu kilku miesięcy na bombie, a masy nabrałem kilka kilo, no tam ważyłem ze 120. A pamiętasz mniej więcej, chyba że nie chcesz się dzielić, co, że tak to powiem, bo jest ten taki mityczny pierwszy cykl, nie? Sam teść. Sam teść i po prostu tam co jakiś czas wrzuciłem jakiegoś orala, nie? Jak chciałem być silniejszy, to po prostu wrzuciłem jakiegoś orala. No i no, to się sprawdzało, nie? I tak, kurde, no ciągnąłem ten pierwszy cykl tak naprawdę półtora roku. Potem sobie zrobiłem przerwę, żeby w ogóle zobaczyć, czy ja jestem w stanie bez tego funkcjonować. No i tam kilka miesięcy nie brałem. Jakieś pół roku, około pół roku. No tam, no mówię, no tam odblokowałem się dobrze, no wszystko było ok. No ale no wiadomo, no te wyniki spadły. No ale zobaczyłem, że no jakby nie jestem od tego tak uzależniony, mogę funkcjonować bez tego. No ale stwierdziłem, że no dobra, ale ja chcę robić wyniki, więc zacząłem brać i tak już w sumie nie odstawiłem do tej pory. Jak przyszedłem na drugą bombę, tak biorę cały czas. No i zawsze będę brał. Zawsze będę brał. Aż po grób? No prawdopodobnie tak. Dobrze. To jest bardzo fajne, tak fajnie o tym opowiadasz, bo można się spotkać z takimi opiniami, że nie chodzi o to, że nie, że ktoś neguje to, tylko że jeśli on nie bierze, to znaczy, że te osoby, które biorą, to automatycznie są jakieś gorsze albo idą drogą na skróty, nie? Można się bez problemu spotkać z takimi opiniami. I to jest w mojej opinii takie bardzo zaściankowe i takie bardzo ograniczające światopogląd. To jest tak jakby kogoś wizja, tak samo jakby można było to porównać do jakiejkolwiek innej dziedziny życia, była jedyną słuszną, a w końcu tak nie jest, nie? Co nie, no wiesz co, po prostu ja wychodziłem z założenia zawsze, że ci co są najlepsi na świecie, no to po prostu kurwa biorą sterydy, nie? Mhm. Ale to jakby nie temu zawdzięczają sukces. No my, no ja się jakby interesowałem, jakby zawsze byłem taki, że
albo coś robię na 100%, albo wcale, nie? Więc takim jestem typowym zajawkowiczem, że tak powiem, nie? Okej. I wiesz, miałem zajawkę na kulturystykę, no to tam bardzo się tym interesowałem, nie? No to wiesz, to jakby podziwiałem tych gości z Mister Olympia, no to przecież ja wiedziałem, że oni biorą sterydy, tak? Tylko no jednocześnie tam widziałem, kurna, jak oni zapierdalają na to, prawda? Jak poświęcają całe swoje życie temu, nie? Jak wiesz... No mówię, no jakby wiesz, ludzie nie patrzą na to, że... Znaczy słuchaj, są goście, co biorą sterydy, jednocześnie wiesz, chodzą na imprezy, nie śpią, kurwa, ćpają. Są takie osoby przecież, nie? No ale jednocześnie no, są osoby, które po prostu oni biorą te sterydy po to, żeby kurwa jeszcze lepiej robić tą robotę, tak? I właśnie kurna codziennie wiesz, patrzą z zegarkiem, dobra, muszę iść spać, wyspać się, żeby było te 8-9 godzin snu, muszę zjeść, muszę się nawodnić. Po prostu wiesz, no są takimi maniakami tego i ja tak, znaczy dla mnie to jest czysta przyjemność. Bo wiesz, są ludzie, dla których to są jakieś że to jest jakieś wyrzeczenie, że to jest męczenie się. Nie, ja jakby mam satysfakcję z tego, że wiesz, mój dzień dobrze wyglądał, nie? Że ja właśnie zjadłem, wyspałem się, zrobiłem dobry trening, nawodniłem się. Mi to sprawia satysfakcję, nie? Okej. To jest taki twój, to jest taka twoja, część twojej osobowości. No, można tak powiedzieć. A jeśli chodzi o sprzęt i o robienie bez sprzętu, bo też jest taka, taka, że tak to imię, troszeczkę amebowa część internetu, która uważa, że sprzęt to jest oszustwo. To jest w mojej opinii amebowe myślenie. Według ciebie... Dla mnie to nie... Według ciebie dla mnie... to jest... No to jest... Zaczekaj, dokończę. To jest bardziej... To sprzęt utrudnia robienie tych ćwiczeń, czy w jakiś sposób faktycznie jest to ułatwienie? Znaczy sobie, wiesz co, miałem powiedział tak, że w sprzęcie dobrze dźwigać jest tak naprawdę trudniej, bo żeby ten sprzęt ci dobrze oddał, to musisz mieć dobrą technikę. Jeżeli masz chujową technikę, to nie odnajdziesz się ze sprzętem. Nie? I... Bo jakby mówię, no można dźwigać wielkie ciężary bez sprzętu, totalnie bez techniki, nie? Ani to nie będzie zdrowe, ani też, no, niekoniecznie będziesz najlepszy, jak nie masz techniki, ale możesz naprawdę duże ciężary dźwigać bez techniki. No mówię, ja sam martwy ciąg robiłem bez kostiumu na zawodach, gdzie mogłem użyć tego kostiumu, ale miałem chujową technikę i mi ten kostium tylko przeszkadzał. Ale w momencie, jak ja ogarnąłem technikę, to nagle się okazało, że mi kostium w martwym ciągu, nie wiem, dodaje dobre 40 kilo. Gdzie wcześniej on mi przeszkadzał. Rozumiesz? Więc jakby ten kostium, on mnie... Znaczy, wiesz, startowanie w sprzęcie zmusiło mnie do poprawienia techniki. Nie? No według mnie tak naprawdę sprzęcie jest trudniej. Ale sprzęt, ja nigdy nie lubiłem sprzętu z powodów takich, że po prostu jakby nie jest wszystko zależne tylko od ciebie samego. Tylko musisz mieć ludzi, którzy ci pomogą. Ktoś ci musi związać kolana, ktoś ci musi założyć dobrze tą koszulkę do wyciskania, bo sam sobie, znaczy są zawodnicy, którzy sobie sami zakładali i sobie świetnie z tym radzili, ale raczej ktoś ci pomaga założyć tą koszulkę do wyciskania. Wiesz, rękawy będą źle przekręcone, to już kurna będzie lipa. No, to takie różne szczegóły. Wiesz, asekurację bardziej potrzebujesz, co nie? Bo tam jakby coś spierdolisz w koszulce, to ci zaraz na łeb poleci ta sztanga. No nie wiem, na przykład widziałem tam Szymon Wójtowicz jakiś czas temu pojechał, nie wiem, gdzieś tam do kogoś na siłownię. Ktoś mu kurwa dał tego Monstera. Nie koszulkę wyciskania, tak, tylko Monstera, tak, nie? I kurwa, no prawie mu to na łeb spadło, a też słyszałem, że sobie przy okazji coś tam w tricepsie rozjebał, nie? Także no jakby to daje do myślenia, jak to jest ze sprzętem, nie? Ale no moim zdaniem na pewno to nie jest oszustwo. I powiem tak, że po prostu w dawnych czasach to były zawody głównie w sprzęcie, tak?
Więc jeżeli ty chciałeś rywalizować na najwyższym poziomie, to robiłeś to w sprzęcie, nie? Tak, potem był popularny ten trójbój klasyczny, a na przykład poza IPF-em były popularne, zrobiły się popularne zawody w samych bandażach, nie? Że ogólnie jest raf, ale bandaże na kolana, tak? W przysiadach. No to startowali ludzie w tym, nie? A no teraz z kolei najbardziej na świecie popularny jest po prostu znowu raf. Tak. Już wszędzie najbardziej popularny jest raf, nie? I bandaże są uznawane, że są dla lamusów, że bandaże to jest oszustwo, tak? A dopiero co wszyscy w tym startowali, nie? No i mówię, no dla mnie jakby wyznacznikiem tego jest rywalizacja z kimś innym, porównywanie wyników na tych samych zasadach, nie? Mhm. Więc no powiem tak, że no na przykład no ludzie, którzy w dzisiejszych czasach startują w sprzęcie, no to nie mają za bardzo rywalizacji, no szczególnie w Polsce, nie? Okej, okay, czyli reasumując, jest to kompletnie coś innego i raczej jeśli ktoś nie potrafi podnieść w poprawny sposób i bez sprzętu jakiegoś ciężaru, to tym bardziej nie zrobi tego w sprzęcie. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Po prostu, wiesz, sprzęt ci pomoże, jeżeli ty masz korzystną dźwignię. Rozumiesz? Jeżeli ktoś, nie wiem, jeżeli ktoś ciągnie z garba, to mu kostium nie pomoże. Jeżeli ktoś, wiesz, w przysiadzie łamie się w pół, no to też mu to nie pomoże za bardzo, nie? A tak teraz mnie chwyciło. W twojej opinii, jako sędziego, który ogląda tak dużo tych podejść w tych różnych federacjach, no. Powiedzmy, z tych osób, które robią, albo zresztą ty nie, z osób, które najwięcej startują, które gdzieś kojarzysz, kto według ciebie ma najładniejszą technikę wykonywania bojów? Jest dla ciebie taka osoba, którą tak kojarzysz, że o kurde, jak na nią patrzysz, to faktycznie on fajnie robi te boje? W Polsce? W Polsce. A jeśli to jest kurwa, za trudne, no to może to być ogólnie tak... Nie, jest to, no musiałbym się chwilę nad tym zastanowić, aż tak przeanalizować, nie? Znaczy wiesz, zastanawiam się, czy jest jakiś zawodnik, który wiesz, w każdym boju tak ładnie dźwiga, nie? Mhm. No ciężkie pytanie zadałeś. Ciężkie pytanie. Tak na dobrą sprawę. Dobra, okej. Okay. To zostawmy to tak. Zostawmy to tak. Tak. Przejdźmy do tego, jak miałeś pierwsza bomba i tak dalej. No tak, pierwsza bomba, no wiesz co, no można powiedzieć, że wiesz, jakby no zajarałem się znowu dźwiganiem, nie? No ale też zajarałem się tym, że wiesz, że lepiej wyglądam. Jakby nie wróciłem od razu do trójboju, ale no bardzo dążyłem do tego, żeby mi wyniki wróciły. Nie mówię, tak naprawdę po kilku miesiącach je przebiłem. I jeszcze na tej pierwszej bombie ja jakby byłem bardzo zamknięty na inne federacje niż IPF. Bo to mi się wydawało, że to jest takie badziewie, że tam, no słyszałem, że tam ludzie jeżdżą, gdzieś tam kurwa, że wiesz, że jadą się na Słowację, czy tam gdzie i kurwa wiesz, i potem mówią, o, ja jestem mistrzem świata, nie, w martwym ciągu, nie wiem, w martwym, wiesz, tam w przysiadzie nawet 300 nie zrobił, wycisnął ze 150, w martwym ciągu 200, nie wiem, 50 i on jest kurwa mistrzem świata, nie? Wiesz, my się śmieliśmy z tych ludzi, nie? Że kurwa, no po prostu jadą sobie po medal, no zresztą kurna, swego czasu to Michał też tam jeździł całą ekipą na Ukrainę, kurwa, na Mistrzostwa Świata i całym autobusem jeździli i potem, wiesz, cały autobus Mistrzów Świata wracał, nie? Z WPA jakiegoś, czy jak to się tam zwało, nie? No jakby ja tym zawsze gardziłem, nie? Dla mnie to było chuja warte. Więc jakby taki mój pierwszy start to były zawody IPF-owe, żeby było śmiesznie. Pierwszy start na bombie, nie? To były zawody IPF-owe, tylko to były zawody, gdzie wiedziałem, że nie będzie kontroli. Znaczy no, gdzie nie powinno być kontroli. Oni je zrobili na jakimś takich targach w Gdańsku, jakiś Fit Festival, coś takiego. I to były jakby zawody w samym wyciskaniu i drugiego dnia w samym martwym ciągu, co nie? Okej. Okay. I ja tam, nie wiem, wycisnąłem jakieś 220, chyba ważąc tam, pamiętam, że się nie zmieściłem w kategorii, ale miałem w to w dupie, znaczy po prostu inaczej, że na upartego mogłem startować do 120 kg,
Ale wiedziałem, że wolę sobie podjeść, więc pamiętam, że się zgłosiłem w plusie, a w IPF-ie nie może zmieniać kategorii, nie? Także tam ważyłem, nie wiem, 121, nie? Aha, okej. I drugiego dnia wystartowałem w martwym ciągu i pociągnąłem 360, co było niezłym wynikiem, uważam. Zwłaszcza, że to były zawody IPF-owe, więc to nie był deadlift bar. Klasykiem robiłeś, nie? Klasykiem, to było klasykiem. No i to taki był, wiesz, taki pierwszy start. No ale właśnie mówię, no jakby potem kilka miesięcy później odstawiłem i jak wszedłem na kolejną bombę i tam wyniki znowu fajnie zaczęły iść w górę, no to dowiedziałem się od kolegi, z którym kiedyś startowałem w IPF-ie, że on się szykuje na jakieś mistrzostwa Europy. No ja mówię, kurwa, no jakie znowu mistrzostwa Europy? No mówisz, że w Białej Podlaskiej, nie? I to były mistrzostwa Europy GPC. No jakby dopiero co wszedłem na drugą bombę, no byłem na takim etapie, kurna, że no dobrze to szło, ale jakby no musiałbym się bardzo sprężyć, nie? Bo tam zostało 5 tygodni. No ja w te 5 tygodni się przygotowałem do tych zawodów i to tam właśnie zrobiłem w zasadzie życiówkę, bo zrobiłem tam te 955 kilo, tak po prostu tak z marszu zupełnie, nie? Żeby było śmiesznie, to ja tam chciałem początkowo tam wystartować bez bandaży. Bo właśnie dla mnie to było niezrozumiałe, że kurwa, raf, ale w bandażach, nie? No ale, mówię, zawsze jakby jakieś jarały mi rekordy, nie? I tak w tym a te GPC w ogóle mi się kojarzyło z Danem Greenem. A ja się wtedy jarałem trochę Danem Greenem, on był wtedy na topie. I on tam w Australii na jakimś GPC, bo ta federacja zdaje się, że jest popularna w Australii. Tylko się okazuje, że jakby GPC w Australii, a GPC tutaj, to są jakby, wiesz, dwa inne światy, nie? Okej. No ale ja tak, wiesz, wszedłem na jakąś stronę tego GPC, zobaczyłem rekordy świata od razu, no i patrzę, kurna, mogę zrobić w przysiadzie rekord świata. To mówię, dobra, to jednak zrobię te bandaże. I ja pamiętam, że tam na takim topowym treningu, to jeszcze bez bandaży, zrobiłem 320 na dwa powtórzenia. I to jest ogólnie największy ciężar, jaki zrobiłem kiedykolwiek bez bandaży, jakby ktoś był ciekawy. 320 na dwa powtórzenia. I na kolejnym treningu, ja pamiętam, że dostałem bandaże od Monstera na testy. Okej. Bo ogólnie potrzebowałem wtedy, pamiętam, że dla mnie to też było nowość, bo w IPF-ie można było mieć dwumetrowe bandaże, a na tym GPC można było mieć 2,5-metrowe. Okay. A teraz ogólnie z reguły się korzysta z 3-metrowych, bo WPC i XPC są dozwolone 3-metrowe. No dla mnie te 2,5-metrowe to już były długie, nie? Ja byłem przyzwyczajony do 2-metrowych. No i pamiętam, że w czerwonych Monsterach na kolejnym treningu po tych 320 tydzień wcześniej, w neoprenach, tak? No to stałem bardzo lekko w tych czerwonych Monsterach 360 kilo. No i tak, no i potem miałem jechać na te zawody, ale ja sobie jeszcze tak sobie powiedziałem, że kurwa, jak w tych Monsterach stałem 360, to ja sobie zamówię SBD bandaże, bo myślałem, że kurwa, no jak neopreny robi takie dobre SBD, to zamówię sobie SBD bandaże, tylko one mi jakby przyszły zaraz przed wyjazdem, no bo z Wielkiej Brytanii one musiały przyjść, bo akurat oficjalny dystrybutor nie miał 2,5-metrowych, miał tylko 2-metrowe w Polsce. No i pojechałem na te GPC, no i tak, pojechałem tam. I tak, ja nigdy nie miałem ogólnie do czynienia z monoliftem, nigdy nie miałem ze squat barem, nigdy nie miałem z deadlift barem do czynienia. No ale pojechałem na te zawody, no i jakby kurwa to, co zobaczyłem, mnie mocno zawiodło. Bo ja byłem przyzwyczajony, że tam w IPF-ie, te międzynarodowe zawody, no to tam są jakieś wymogi, że nie, musi być 6 stanowisk, że każde te stanowisko musi być takie samo, do rozgrzewki mam na myśli, prawda? I że to muszą być takie same warunki praktycznie jak na pomoście głównym, nie? No a w tym GPC jak zacząłem rozgrzewkę, tak mówię, kurwa, no tak na związkowych zawodach bywało czasem lepiej, nie? No ale był i monolift, okej, okay. Pamiętam, że w ostatnim podejściu na rozgrzewce, chyba na 320 kilo, to się prawie zabiłem na tym monolifcie, bo coś tam było w nim nie tak, na tej rozgrzewce. A to no, ale nie odłożyłeś, czy...
Kurwa, wiesz co, już nie pamiętam, ale coś tam takiego było, kurwa, przypałowego, nie? Ale już nie pamiętam, także no, żeby nie skłamać, tam nie będę wymyślał. Ale tak, coś tam chyba było ze składaniem. No i co, na pomoście wyszło nieźle. No, wstałem 370, z tym rekordem świata o tyle nie wyszło, że ja jakby chciałem startować do 125 kg. Okay. Ale no mówię, wtedy jakby już brałem trochę nowe środki, zareagowałem je na nie tak, że bardzo mocno mi poszła masa i ważyłem jakby w pewnym momencie tych przygotowań, to ważyłem nawet ponad 130 kg. Okay. Zacząłem pilnować Michała i mówię, dobra, zejdę do tych 125, zrobię ten rekord świata. Ale w pewnym momencie, jak się zorientowałem, że ta waga to nie bardzo schodzi, to zobaczyłem, że rekord świata do 140 jest w sumie tylko 10 kg większy, no 380, mówię, dobra. Ja wystartowałem z wagą wtedy 128, gdzie ja to mogłem spokojnie mogłem zrzucić, tylko jakby wtedy jeszcze nie miałem takiej wiedzy, jakby powiem tak, że po prostu mi się nie chciało. Okay. Po prostu mi się nie chciało. A wiesz, waga oczywiście była dzień przed startem, no ale jakby była dobra, co za różnica. No i 370 wstałem, czyli w sumie do 125 miałbym rekord, spokojnie, tylko pół kilo jeszcze musiałbym dołożyć. No a 380,5 podchodziłem w trzecim podejściu i kurwa się nie udało, nie? I właśnie też ta zmiana bandaży na TSBD się okazała złym pomysłem, bo jednak w tamtych, żeby było jeszcze czerwonych monsterach, mi się siadało lepiej. Także no, ale no na tych zawodach właśnie zrobiłem 955 w totalu. No to jest w sumie moją życiówką do dzisiaj, tak? I mówię, to były takie zawody z marszu, tam jeszcze potencjał nie był wykorzystany, ja jakby ostrzyłem sobie zęby na to, że jadę na kolejne zawody i robię ponad tonę, prawda? No i tutaj dochodzimy do tego momentu przełomowego, gdzie to było no pół roku po tych zawodach, gdzie na treningu niestety doznałem kontuzji poważnej kręgosłupa. Czas stanął w miejscu. I tak, no i niestety już tej życiówki nie poprawiłem, tak? Aczkolwiek mogłem poprawić, ale no nie, widocznie nie było mi dane. Jak ty w trakcie byłeś tej, przed tą serią, wiem, że to było 320 klasykiem, tak. Na 5. Tak, na twardej byłeś sztandze. Na 6. Bez tak, pasa. Na sztywnej sztandze. Zrobiłeś na 6 i 5,5. Dałbym radę, ale mi pierdolnęło. Tak, czy ty przed samą serią coś czułeś w tych plecach wtedy, czy totalnie było spoko? A słuchaj, wiesz, tak jak wspomniałem, ja jakby problemy z tym kręgosłupem no miałem od 17 roku życia, prawda? I po prostu no raz na jakiś czas, jak przegiąłem, jak trochę zbłądziłem z techniką, jak no po prostu nie wiem, za ciężko był trening rozpisany, tak, po prostu miałem jakąś serię, która no nie była do wykonania za bardzo, ale próbowałem ją zrobić, no to zdarzało się, że coś mi w tych plecach jebnęło i tam miałem chwilę, nie wiem, 2-3 tygodnie, musiałem trochę zluzować z treningami, a potem wszystko wracało do normy, nie? Okay. No czyli wiesz, z obecną świadomością, no to ja wiem, że wtedy po prostu mi wywalało którąś tam wypuklinę, przepuklinę, prawda? Lekko i ona tam sobie podrażniała nerwy i tyle, nie? I to było takie chwilowe. No ale jakby w tym momencie, co mówimy, w tym kulminacyjnym momencie, tak naprawdę, no nie miałem takich obaw, bo bardzo długi okres czasu udawało mi się nie doprowadzić do takiej sytuacji, żeby coś mi pierdolnęło. No ale powiedzmy, że po prostu zachowywałem jakiś rozsądek w tych treningach. Uważałem, nie? No ale wtedy jakby się, kurna, no mówię, no za bardzo wkręciłem też, no mówię, ja tego Dana Greena, kurna, gdzie on tam, kurwa, zawsze tak robił do odciny praktycznie tę serię. Się naglądałem. No i to był taki w zasadzie trening, że to był, miał być taki ostatni ciężki trening w roku. Bo to był grudzień, początek grudnia, jakoś tak pierwsza połowa grudnia, chyba, nie, może nie 13, to nie był 13, ale tak, no jakby pierwsza połowa grudnia to była, pamiętam, 2017 i jakby to było w założeniu, że dlaczego ja w ogóle sobie pozwoliłem, żeby to zrobić na więcej,
Bo po prostu to miały być takie ostatnie ciężkie ciągi w roku. Okay. Potem było założenie takie, że ja sobie odpoczywam, obieram cel jakieś zawody, gdzie przekroczę tą tonę, gdzie zrobię wynik i tyle, nie? Więc tylko dlatego jakby sobie pozwoliłem, że miałem takie założenie, bo miałem to zrobić na 5, ale mówię, jak będę czuł się dobrze, to zrobię więcej. Okej. No i co, no, przed serią absolutnie czułem się dobrze, no wszystko było okej, okay, nie wiem, tam jakaś, na 300 była seria rozgrzewkowa ostatnia, wszystko szło dobrze. No zacząłem robić te 320, wydawało się lekkie. Piąte powtórzenie, zgodnie z przewidywaniami zrobiłem, wiesz, z zapasem, ale no, to był taki zapas na jedno powtórzenie, nie? I taki zapas ogólnie ja radzę zawsze... Tak, to jest wskazane, żeby był ten zapas zawsze, nie? Mm. Raczej, no jeżeli ktoś trenuje trójbój, to powinien sobie taki zapas zostawić, no. W moim odczuciu miejsce na taką walkę to jest raczej na zawodach, nie? Jak o coś walczymy. No i w tym szóstym powtórzeniu, no zacząłem podnosić. Podniósłbym to, bo już to miałem, bo ja w zasadzie miałem tak, że jeżeli oderwę sztangę, to podniosę, nie? Znaczy, odkąd nauczyłem się robić martwego ciągu, bo kiedyś miałem odwrotnie. Ale jak oderwę sztangę, to ja jeszcze podniosę. Ja jeszcze skończę. No ale oderwałem i tak gdzieś pod kolanami, jak sztanga była, to nagle no poczułem po prostu, jakby mi coś wybuchło w tym lędźwiowym. Jakby tak przeskoczyło na prawą stronę. Tak wiesz, po prostu taki... Coś wystrzeliło dosłownie, nie? No oczywiście od razu puściłem odruchowo sztangę. Pamiętam, że pierwszy raz powiedziałem to, ale mi coś pierdolnęło w plecach, nie? Ale poza tym, to w zasadzie odczucia miałem takie, jakby mi się nic nie stało, nie? Tak, i dopiero jakby, no tam, jak ostygłem po treningu, no po prostu zacząłem czuć dyskomfort w tych plecach, nie? A to nie było tak, że mnie napierdala, że kurna, ledwo idzie przeżyć, tylko po prostu, no ciężko mi trochę było spać, bo po prostu czułem takie napięcie, no ale jakby obudziłem się rano, to w pierwszej chwili mówię, kurwa, nie boli. Nic mi nie jest. No ale poszedłem do kibla się oddać, sobie zdałem sprawę, że jakoś kurwa dziwnie idę, że jakoś dziwnie stoję. No i po prostu, że kurwa coś jest nie tak z moją prawą nogą, nie? No i wiesz, jakby pognałem szybko, możliwie najszybciej prywatnie na rezonans, no i się okazało, że tam mam, że mi właśnie wyjebało przepuklinę i ucisnęła ona nerw udowy, tak, który tam odpowiada no między innymi za mięsień czworoboczny. Boże, czworogłowy. Za mięsień czworogłowy uda. No i mi ten czworogłowy zwyczajnie nie działał, tak? Po prostu jak chodziłem, to mi się noga sama uginała. Musiałem uważać, żeby się nie wyjebać. No i tam miałem dosyć szybko, udało mi się teoretycznie najpierw dosyć szybko załatwić operację. Tylko, że mnie nie zoperowali. Bo ordynator szpitala miał jakieś ale, że ja to pewnie zaraz pójdę dźwigać i że się zaraz znowu rozwalę, bo tam sobie założę od razu 300 kilo i znowu mi się coś stanie, a że to może przejść samo. No ale jakby jednocześnie tam pozostali lekarze no to mówili, że jest na tyle jest niedowład nogi, że to trzeba zoperować, po prostu żeby jak najszybciej odciążyć ten nerw, żeby to zaczęło z powrotem działać, prawda? No ale nie, mówię, no nie zoperowano mnie w tym szpitalu, bo ordynator był tam przeciwny. No jakby zoperowano mnie w innym szpitalu, nie wiem, jakieś 3 tygodnie później, prawda? No powiedzmy miesiąc po urazie. To ja już nie miałem, już dosłownie całkowicie mi zanikł czworogłowy, po prostu kurwa, no normalnie nogi nie miałem, nie? To miałeś no tak, że lewa noga była normalnego rozmiaru i prawa tak. Była... Tak, no i wyobraź sobie, że mi zaniknął tylko czworogłowy. Aha. Jakby jeżeli chodzi o udo, bo mi jakby, no. Jakby słuchaj, jakby masz, jak masz kość biodrową, no. To sobie wyobraź, że od kości biodrowej w tej linii wszystko w dół ci po prostu zniknęło. Wiesz, masz jakby nerw, masz nerw kulszowy. Nerw kulszowy ci odpowiada za pośladek, za dwugłowy, prawda, za łydkę. To jest nerw kulszowy, nie? Potem masz nerw udowy i nerw udowy ci odpowiada jakby właśnie od biodra, tam za napinasz powięzi, właśnie głowę
głowę obszerną, wewnętrzną część czworogłowego, prawda? Mięsień piszczelowy, tak, do samej stopy, nie? Mhm. I ten nerw ja jakby miałem, wiesz, jakby on mi nie działał, więc wszystkie te mięśnie, za które on odpowiadał, to po prostu były sparaliżowane, nie? No jest tak jak ludzie są, nie wiem, po jakichś urazach kręgosłupa i są sparaliżowani od wiesz, od pasa w dół, tak? Tak jak ja po prostu miałem wyłączone te pojedyncze mięśnie, nie? I one mi po prostu, no w ciągu tego miesiąca one mi całkowicie zniknęły. Wiesz, to, ja nie miałem tam nic. Tam 320 tam w ciągu na parę powtórzeń, robisz 367, no to ty musiałeś mieć siłą rzeczy dużą tą nogę. To ty z dnia na dzień mogłeś obserwować, jak ci normalnie noga znika. Można tak powiedzieć. Czworogłowy, nie? Tak. Tylko, znaczy, wiesz, żeby było śmiesznie, bo to się ostatnio dowiedziałem, słuchaj, że jest jeszcze trzeci nerw, który odpowiada za przywodziciel, między innymi, i ten sam nerw też odpowiada za głowę przyśrodkową czworogłowego, nie? Ja mam ogólnie tą głowę przyśrodkową ogromną, bo tylko ona jakby pozwalała mi jakoś tam chodzić, jakoś utrzymywać nogę prosto, rozumiesz? No. Ja mam głowę przyśrodkową czworogłowego, to wręcz ogromną. Ale głowę, no, tą wewnętrzną część nogi, to mam do dzisiaj, no, bardzo słabą, nie? Do dzisiaj, gdzie, no, to mówię, ogólnie taka regeneracja po nerwów trwa do 2 lat, nie? Mhm. I faktycznie jakby po 2 latach, po operacji, po 2 latach, to ja poczułem jakby, że mam siłę w nodze, nie? Okej. Okay. Ale ja bym powiedział, że to jest, nie wiem, nie wiem, czy to jest 70% tego, co było kiedyś, nie? Tylko oczywiście, no mówię, jakby inne wiesz, jakby no, nadrabiam innymi mięśniami w pewnym sensie, no bo tak to działa, ale to też wytworzyło u mnie, wiesz, jakieś kompensacje różne, że ja mam, teraz mam problemy z przysiadami. Bo mówię, mi się udało wrócić po tej kontuzji i tak naprawdę teoretycznie mieć życiową formę. Teoretycznie. Dlaczego teoretycznie? Znaczy oczywiście, w wyciskaniu to ja jestem silniejszy niż kiedyś, nie? Bo jakby no, na wyciskanie to miało najmniejszy wpływ, z oczywistych względów, nie? Z całym szacunkiem do leg drive'u, ale jednak wyciska to się górą, nie? Z całym szacunkiem, tak? Do tam różnych teoretyków. No, w każdym razie mówię, że teoretycznie miałem lepszą formę niż, znaczy życiową formę, bo no na zawodach w sumie tego nie potwierdziłem, bo zrobiłem trochę mniej niż kiedyś. No ale no mówię, no w praktyce ja po prostu byłem tak, lepszy jeszcze technicznie, lepiej byłem przygotowany, nie? Po prostu byłem, wiesz, ja mówię, ja wtedy jak zrobiłem te 955 w 2017, to tak, mówię, miałem słabsze wyciskanie, znacznie, i ja się przygotowywałem 5 tygodni. Ja w bandażach tak naprawdę zrobiłem tylko jeden dobry trening, nie? Taki naprawdę mocny, taki stricte w bandażach, zrobiłem tylko jeden trening. Wtedy. I zrobiłem wtedy tak z marszu 955, nie? A mówię, a po prostu tutaj, jak byłem już te, jak tam była walka z kładźwigiem i tak dalej, no to było po, nie wiem, to było 2,5 roku po operacji ponad. 2,5, mówię, tak, 2,5 roku, bo to był 20 rok. No i co tu dużo gadać, no ja wtedy poświęciłem, można powiedzieć, jakieś pół roku na to, żeby się do tego przygotować. Okay. I to było takie po prostu wyciągnięcie wszystkiego, co się dało z tamtego stanu. Jakby w przysiadach ja nadal byłem słabszy, ale więcej wyciągnąłem z bandaży, nie? Jakby tym nadrobiłem. Aczkolwiek no na zawodach wtedy zrobiłem chyba 360, ale po prostu inaczej podchodziłem. I próbowałem znowu 380, no, które mnie zgniotło. Wycisnąłem 20 kg więcej niż dawniej, bo wtedy chyba 240 wycisnąłem. No i w martwym ciągu byłem świetnie przygotowany, tylko no, na zawodach pewne okoliczności mi zepsuły ten martwy ciąg. Ale to już nieraz mówiłem, nie chcę mi się do tego wracać. Bo w martwym ciągu udało mi się jakby na treningu przynajmniej wtedy zrobić nawet życiówkę. Ale znowuż w tym martwym ciągu mam wrażenie, szczególnie w sumo, ten czworogłowy troszeczkę mniejszą rolę odgrywa. Szczególnie w sumo. Naprawdę? Tak. To teraz... No sumo, wiesz co, sumo jakby bardziej korzysta z pośladków, a trochę mniej z czworogłowy. Okej.
I... No słuchaj, no zauważ, że słuchaj, w martwym ciągu klasycznym, tak, jesteś ustawiony jakby swoimi kolanami frontalnie, prawda? Tak. Wypychasz kolana do przodu, musisz wejść, żeby przyjąć prawidłową pozycję, musisz wejść niżej biodrami, zakres w stawie kolanowym masz nieporównywalnie większy w stosunku do sumo, prawda? Bo ja zawsze, ja ogólnie zawsze byłem silniejszy w klasyku, ale po operacji kręgosłupa jakby stałem się trochę lepszy w sumo. Okej. Teraz sumo traktujesz jako swój, bo jak teraz się cię obserwuję, to głównie klasyki robisz, nie? Czy to na trabarze, czy no to... No tak, no tylko wiesz co, ja, wiesz, to coś nie robię przysiadów teraz praktycznie. Znaczy, no coś tam, znowu tak, się coś tam staram robić, ale mam problemy ciągle z tymi przysiadami, no bo mówię, jakby ze względu na te nierówności wszelakie, no to po prostu... Te przysiady u mnie powodują takie kompensacje, że nadużywam prawego przywodziciela. Jakby to jest taki mój obecnie duży problem w przysiadzie. Okej. Okay. Czyli jakbyś miał opisać, bo to mnie bardzo ciekawi, twoje wrażenia przed tą kontuzją, jak robiłeś przysiad, a teraz po tej kontuzji, to no. Podstawową różnicą jest jakie odczucie? Jest asymetria. A ja zawsze asymetria. Byłem... Ogólnie... Tak duże problemy, jakie ja mam, to wynikają, prawdopodobnie, wynikają z tego, że kiedyś, jak miałem 14 lat, miałem złamaną lewą nogę. Ja tą lewą nogę mam w tej lewej nodze takie, powiedzmy, że delikatne płaskostopie. Nie? Okay. Teoretycznie go nie mam, ale wiesz, w prawej nodze mam... Prawa stopa jest lepsza, nie? W prawej mam wyraźny łuk, tak w prawej mam książkowo. Mam podobnie, więc wiem o czym mówisz, no. A w lewej, lewa noga powiedzmy, że jest trochę gorsza. Po drugie, ta lewa noga jest 11 mm krótsza, to już jest ponad normę, bo ogólnie każdy ma którąś nogę krótszą. Każdy człowiek ma którąś nogę krótszą, nie? Ale norma to jest do 0,5 cm, ja mam lewą nogę 11 mm krótszą. I prawdopodobnie to złamanie to było w takim okresie intensywnego wzrostu, tak? Jak ja leżałem z całą nogą w gipsie i nie opierałem się na tej nodze, no to też mogło spowodować, że ta noga troszeczkę mniej urosła, nie? Czy też nie, może samo złamanie jakoś, no chociaż to nie było złamanie otwarte, to nie było nic skomplikowanego, mnie tam tylko pękła mi kość kształkowa i piszczelowa, nie? Ale miałem, wiesz, gips miałem wsadzony, kurwa, pod całą dupę na 6 tygodni i po prostu myślę, że jakby sporo problemów, ten fakt mi narobił sporo problemów, że tak powiem, które rzutowały na przyszłość. I mówię, najbardziej to, że po prostu ta noga jest krótsza, nie? Ja nigdy z tym nic nie zrobiłem. Nigdy nie używałem żadnych, wiesz, wkładek do butów, no po prostu jakby zawsze byłem taki, wiesz, nie byłem do tego, na to otwarty, nie? Epa, jedziemy z tematem, przysiady robimy. To będzie takie podejście, nie? Że tak. Takie, że po prostu robimy, nie? Bez, że... Dokładnie. Im mniej udziwień, tym lepiej, nie? Tak, zawsze z takiego założenia wychodziłem. No ale no, no tak w taki sposób, wiesz, latami dźwigałem i ogólnie przy okazji, no już tej operacji i tak dalej, to też wyszło przy okazji rezonansów, że ja mam zwyczajnie wąski kanał międzykręgowy. I to oznacza, że ja jestem bardzo narażony, mając dyskopatię, przy różnych przepuklinach, wypuklinach, jestem bardzo narażony na to, że uciśnie mi coś, że te przepukliny ucisną mi nerwy, bo ja tam mam po prostu mało miejsca. To nie? No więc po prostu ja jestem właśnie bardzo narażony na takie rzeczy, jak właśnie o taki niedowład nogi, prawda? Ryzyko u mnie jest, że coś takiego wystąpi, bo jest dużo ludzi ma przepukliny i dużo ludzi nawet znam, mówię, mam kolegę, którego ten sam lekarz operował, bo on, wiesz, on po prostu, jego tak napierdalały plecy, że on chodził na czworaka, ale on nie miał żadnego niedowładu. On nie miał żadnego niedowładu, nie? Jakby, no, i on, wiesz, dzisiaj jeszcze wrócił do trójboju i coś tam sobie, wiesz, ma trochę mniejszą zajawkę na to niż ja, ale jakby no właśnie dzięki temu, że on tam nie miał tych niedowodów i tak dalej, to jakby można powiedzieć, że lepiej wrócił niż ja, nie? A u mnie właśnie ten fakt, to, że mimo, że za późno zrobili operację i po prostu ta noga nie wróciła do siebie w pełni,
no jakby to mnie trochę skreśliło, nie? Rozumiem. Okej, okay, i teraz, że tak to imię, jak ty masz problem z tymi przysiadami i mniej więcej No. Jak tym, w jaki sposób ty sobie z tym teraz radzisz? Bo wiem, że nie robisz tych przysiadów albo robisz je w jakiś bardzo ograniczony sposób, ale czy są jakieś rzeczy, które ty wykonujesz, których wcześniej nie robiłeś, nie? Bo wiesz, wcześniej robiłeś No. przysiady, teraz robisz przysiady. Wcześniej robiłeś No. ciągi, teraz robisz ciągi. Wiadomo, że trzeba robić to równo, bo to są ćwiczenia symetryczne. Czy ty robisz Tak. jakieś inne jeszcze ćwiczenia unilateralne? Znaczy, wiesz co, staram się jakby szukam dobrych ćwiczeń, nie? Okej. Okay. Bo właśnie na przykład też przy wszelkiego rodzaju unilateralnych, jednostronnych ćwiczeniach jakby ten problem jest jeszcze większy. Jeszcze bardziej go odczuwam. Na przykład no, przy jakichś wszelkiego rodzaju, nie wiem, wykrokach, to potrafię je, no jakby, bo chodzi o to, mówię, ja po prostu nad, wiesz, mam słaby czworogłowy i nadużywam przywodziciel. Prawda? I po prostu ten przywodziciel mam przeciążony i on mnie po prostu napierdala. Z tego względu, prawda? Więc, no jak ja mówię, jak przy ciągach aktualnie to mnie potrafiło nawet boleć przy martwym ciągu klasycznym. Aktualnie nie boli mnie przy martwym ciągu klasycznym i nie boli mnie przy tym trabbarze, gdzie przy trabbarze właśnie jeszcze bardziej jakby jest to pchanie nogami. Pytanie, jak będzie teraz, będę chciał spróbować sumo znowu, zobaczymy jak będzie przy sumo, bo ja też sumo znowu nie robiłem, też ze względu na to. Okej. Okay. To ze względu na to nie robiłem sumo, bo w sumo wiadomo, przywodziciel troszeczkę bardziej istotny. Tak. Po prostu przez ustawienie nogi w ten sposób. Także no jakby ja po prostu robię to, co mogę. Tak bym to ujął. Wiem, co mi najbardziej nie służy i niestety jakby najbardziej mi nie służą przysiady low bar, bo no, w przysiadach low bar pozycja powoduje, że tam jakby najbardziej nadużyłam tego przywodziciela. Bo mówię, jakby mi się udało już zeszłe wakacje tam jakieś tam ciężary zacząć dźwigać, ale jakby wszystko się zesrało, jak zacząłem robić low bary z myślą o zawodach. Zacząłem robić low bary i wiesz, pierwszy trening zajrany, bo kurwa, no w końcu low bary, jakby w tych low barach się najlepiej czuję. I mówię, kurwa, no brakowało mi tego, ale jakby już mi się lampka paliła, że kurna, ale już coś tam się dzieje w tym przywodzicielu, nie? No drugi, trzeci, już każdy z każdym kolejnym treningiem to już równia pochyła była i coraz gorzej, prawda? Okay. Także, no ale no mówię, ja już wątpię, że w trójboju wrócę, bo po prostu jakby no mnie nie będzie satysfakcjonowało to, że ja tam zrobię jakiś tam wynik, nie? Ja bym chciał po prostu wejść jeszcze ten poziom wyżej. Wejść ten poziom wyżej, a wydaje mi się to mało realne. I więc no jakby się poddaję w tej kwestii, ale no mówię, jeszcze bym chciał coś wycisnąć na ławce. Bo tutaj też tak naprawdę mimo jakichś tam różnych kontuzji przebytych tam. Ja też miałem piersiowe. Jeden mam tak trochę rozjebany, tak niefajnie, bo jakby miałem naderwanie na środku brzuszca, nie? A nawet tutaj widać może, że mam autentycznie dziurę, nie? Widać, no. Piersiowym. To jakby to też da się zauważyć, że ja mam trochę sztangę przekoszoną, jak wyciskam. Mhm. Że ty też, jakby ty też mam, od, mam tak. Dosyć, do, ty też jak dosyć nie opuszczasz tak mocno piersiowo, że tak to imę wysoko, tylko też bardziej tak na tutaj pod linią. Po amerykańsku. No, tak. Bardziej tricepsowo. Tricepsowo, tak. Ja preferuję taką technikę. Tak, wiesz co, bo jakby jak miałem te problemy z piersiowymi, jak się zaczęły te problemy właśnie, jak tego rozwaliłem, to ja wtedy ciągle miałem coś takiego, że ja dochodziłem do okolic, po prostu jak wychodziłem jakby na ponad 200 kilo w seriach, nie, jakiś, dwójkach, trójkach, no nieważne, ja po prostu wychodziłem na ponad 200, zaczynało mnie boleć coś tam. Zacząłem przeciążać, tak jak mówię, tak jak teraz mam z przywodzicielem problem, to wtedy miałem coś w podobnym sensie na piersiowe, nie? Okej.
I to się tak ciągnęło, że ja jakby przez to nie mogłem przebić w wyniku 220 kilo. I jakby Wodyn w zasadzie mi zasugerował właśnie taką technikę tricepsową. Mówił właśnie, że kurna, że dlaczego ty tak wysoko opuszczasz i tak... No też zajęło dużo czasu, żeby to faktycznie zacząć robić efektywnie, prawda? No ale koniec końców się to opłaciło, bo ten problem zniknął, nie? Ale no, mam świadomość, że jednak jakbym nie miał tej dziury w piersiowym, to bym wyciskał nawet tą techniką tricepsową, bo ja uważam, że w tej technice tricepsowej nadal bardzo mocno pracują mięśnie piersiowe. Jakby to moim zdaniem nie zmniejsza ich udziału, tylko zwiększa efektywność pracy tricepsów. Ja bym to tak nazwał. A wcale nie zmniejsza zaangażowania klaty, tylko bym powiedział, że jakby przy tej technice prędzej ci, wiesz, odetnie tricepsy niż klatę, tak bym to ujął. Mm-hmm. Nie? Czyli w ten sposób. Szybciej się zmęczy triceps. Czyli odciążasz piersiowe, co nie oznacza, że je totalnie wyłączasz? Bardziej obciążam tricepsy. Bardziej obciążasz tricepsy, nie? Tak. Czyli odciążasz coś, co potencjalnie masz tutaj osłabione przez urazy, żeby maksymalnie wykorzystać to, co masz silne. No, bo no tak, tylko no mówię, no ja mam ten problem, że robię krzywo, bo jakby... Ja to czuję, jakbym robił równo, no ale robię krzywo, bo mówię, jak mówię, nadal... Mówię, no jak masz właśnie taki uraz, że jest na środku brzuszca coś, to jest to osłabienie, nie? I to też po prostu zawsze robię trochę krzywo, a po prostu jakbym robił to symetrycznie, jakbym był tutaj symetryczny, no to bym dawno wyciskał, no pewnie ponad te 250 i przynajmniej Michał by mi tam nie dokuczał. Ale może jeszcze mi się uda. Michałowi trzeba wjechać na ambicje, a on też teraz nie wyciska 250. No bo wiesz co, no bo kurde, no chciał mi coś udowodnić i tak to się skończyło, nie? No. No moim zdaniem to było trochę głupie, ale... To, że chciał ci udowodnić, czy to co zrobił? No to, że chciał mi udowodnić, nie? No jednocześnie to, co zrobił. Okej. Okay. No bo on to zrobił, bo chciał mi coś udowodnić, prawda? Tak, tak, tak. No i skończyło się tak, że ci nic nie udowodnił na razie, na ten moment. Na razie, no ale no mówię, no on twierdzi, że to nic poważnego, że się spotkamy tam, gdzie jest ustalone, więc no ja się pod to szykuję. Dobrze. I to będzie wyśmienita rywalizacja, mam wrażenie. Czyli to jest twoim najbliższym celem, najbliższym startem, to te wyciskanie. Tak, tak. No można tak powiedzieć, że tam celujemy. Dobrze. Też fajnie odpowiedziałeś od razu, bo się chciałem zapytać o to, jakie masz plany na siebie, jeśli chodzi o trójbój oczywiście. Mhm. I tutaj po prostu, jeśli nie zrobisz czegoś, co cię taki, że tak to elektryzuje, nie wejdziesz sobie właśnie ten poziom wyżej, czyli na pewno minimum tona lub więcej. RAF pewnie? Czy bandaże? Nie, już bandaże mnie w ogóle nie interesują. No słuchaj, okay. Jakby mówię, zawsze mi się najbardziej podobał RAF. Nie? Tylko po prostu czasem musisz się kurwa dostosować. Bo oczywiście, no możesz być kowakiem, no nie, no słuchaj, no na przykład Kądźwik, kurwa, wiesz, na zawodach w bandażach zrobił bez bandaży, nie? Mhm. Na zawodach w bandażach wygrał ze mną, chociaż ja wiem, że mogłem wygrać tamte zawody, tylko poszło coś nie tak, ale nawet jakbym wygrał tamte zawody, to i tak by wszyscy mówili, ale Kądźwik nie używał bandaży, nie? Już chuj z tym, czy on tam by zrobił w tych bandażach coś więcej. Bo podobno nic mu nie dają, bo nie znam jeszcze, siadać. Nie znam jeszcze osoby, która by powiedziała, żeby to zrobił, nie? Także... Także można obstawiać, żeby tego nie zrobił. No, no dobra, nie? Ale no wiadomo, można by gadać nadal, że dobra, nawet jak wygrałeś, to on nie używał bandaży, więc tak jest lepszy. Ja to zawsze potwierdzałem, że tak. Powiedziałem... Ja wtedy właśnie powiedziałem, że w sumie nam chuj, że on wygrał, bo on i tak startował bez bandaży, więc nawet jak ja bym wygrał, to i tak bym uważał, że on jest lepszy, bo jest. Ale no właśnie, no wiesz, on pokazał, jakim jest kozakiem, ale jakby... znaczy, jego wynik, te 1000 kilo, widnieje jako RAF, nie? Ale to dzięki temu, że po prostu no, organizatorzy się na to zgodzili. A tak formalnie, to były zawody w bandażach i tak formalnie w rankingach to powinno teoretycznie figurować jako RAF plus WRAF, prawda? No.
ale no, mam na myśli po prostu to, że no jeżeli startujemy na zawodach jakimś sprzęcie, to po co startować bez, nie? No tak. I jakby zawsze wychodzimy z tego założenia i dlatego ja startowałem w sprzęcie kiedyś, dlatego potem wystartowałem w bandażach i kurwa, bardzo żałuję tego, że no w czasie, kiedy miałem formę dobrą w przysiadzie bez bandaży, akurat nie było żadnych fajnych zawodów, w którym mógłbym ten wynik zrobić jakiś tam, prawda? Okej. Okay. No, widocznie powiem ci, że tak miało być i może masz być no takim wzorcem, taką legendą, która nigdy nie miała tego swojego idealnego startu, idealnych okoliczności, a może to jeszcze nadejdzie. No słuchaj, no tak jak, nie wiem, był mój kolega świętej pamięci Wojtek Polak, no nie, on nigdy nie wystartował w żadnych zawodach. Kojarzysz, rozumiem, postać. Tak, tak. No właśnie, no on, wiesz, nigdy nie wystartował w żadnych zawodach, bo wiesz, a no miał okres, że podobno był, znaczy podobno, no ja coś tam widziałem i potwierdzam, że faktycznie był w kurwę silny, przynajmniej w martwym ciągu, no w martwym ciągu był w kurwę silny, ale nigdy nie wystartował, nie? A już w czasach, kiedy podejrzewam, że może bym chętnie wystartował, to on już się do tego nie nadawał, nie? Mhm. A ja już się nie nadaję do przysiadów, więc chyba nigdy się tam nie pojawi mój rekord RAF na Open Powerlifting, niestety. Dobrze. Okej. Okay. Słuchaj, zmierzając ku końcowi, zadam ci jeszcze kilka pytań od widzów, od słuchaczy. I o jedno pytanko takie standardowe na koniec, samo od ciebie. Gotowy? No. Dobra. To pierwsze pytanie. Czy ciąg sumo powinien zostać usunięty z trójboju? Znaczy moim zdaniem nie. Ale ja wiem, dlaczego wzbudza takie kontrowersje i zgadzam się z tymi kontrowersjami. Znaczy moim zdaniem, ja powiem, jaki jest w mojej opinii, jaki jest problem. Problem jest taki, że bardzo często, znaczy tak, no takie sumo, które wygląda kontrowersyjnie, to bardzo często są zawodnicy, którzy naprawdę szeroko stają. No, kto, że tak powiem, zdarzyło się komuś za szeroko stanąć, że tak powiem, to wie, że jak za szeroko staniemy, to jest problem z doprostowaniem bioder. Zwyczajnie, no, kurwa, no, brakuje tej mobilności, żeby w tak szerokim rozstawie jeszcze tutaj wypchnąć te biodra, nie? I no ja widzę często te podejścia, często jakieś rekordy świata. Kurwa, no słuchaj, na naszym podwórku mamy najlepszy przykład, Krzysiek Wierzbicki. W mojej opinii większość jego rekordów świata, które on robił, nie powinny zostać zaliczone. Nie dlatego, że on robił sumo, tylko dlatego, że po prostu nie były zgodne z przepisami. Miał bardzo często ugięte kolana. Praktycznie zawsze on był taki wychylony do przodu. No po prostu nie miał lockoutu. Nie miał prawdziwego lockoutu. On to jakby, ja zawsze mówiłem, że on markuje ten lockout już. Bo on kiedyś, jak byliśmy mało latami, to on, jemu bardzo często palili. Bo on robił pierwsze podejście dobrze. Wiesz, normalnie widać było, że się do końca wyprostował, zablokował, a w drugim już tak zostawał z przodu, nie? Okay. I mu to palili. I on w pewnym momencie zaczął robić każde podejście tak, że on jakby tak, jest taki moment, że on się zatrzymuje i skończył, nie? Okay. Ale on wcale nie był do końca doprostowany. Ale zaczęli mu to zaliczać i on jakby na takiej fali, kurna, no, osiągnął w sumie największe sukcesy w IPF-ie. A no, ja po prostu oglądając te podejście, mówię, kurwa, no ja bym to spalił, nie? Ja bym to spalił i... No lift. Tak, nie? I tak naprawdę ja widzę taki problem z sumo, że po prostu i mówię, to nie tylko sumo jest, nie? No nie wiem, to też na ławce się często widzi jakieś, wiesz, też szerokie chwyty stosunkowo do budowy ciała, tam też czasem coś nie gra, też coś tam, wiesz, nie doprostuje łokci, ale to zaliczają, nie? I po prostu jakbym ja bym bardziej po prostu restrykcyjnie sędziował według tych przepisów, co są, a nie zakazywał sumo, nie? I wiesz, jeżeli takiemu zawodnikowi spalisz raz zawody, drugi raz on spali zawody,
to on stwierdzi, dobra, kurwa, nie, muszę przestać walić w chuja. Stanę trochę wężej, zacznę robić ten lockout jak trzeba, no będę ponosił, nie wiem, 30 kilo mniej, ale i tak jak podnosiłem, nie wiem, 450, to będę podnosił 420, ale będę to, nie będę miał problemu z zaliczeniem, nie? Bo ja widzę taki problem, że ci zawodnicy raz, że są, wiesz, jakoś tam mega predysponowani do tego boju, to oni trochę walą w chuja. Ale są zawodnicy jednocześnie, którzy dobrze robią te sumo, nie? I nie ma się tam do czego przyjebać. I podnoszą, no mówię, no na przykład, nie wiem, ten Jamal Browner, to ja nie widziałem, żeby on w jakimś podejściu, któremu zaliczyli, żeby on coś zrobił nie tak, nie? Tak, a jak już to on ma zazwyczaj problem z tym lockoutem na koniec, żeby no tak, to nie... No ale to wtedy nie zalicza tego. Wtedy tak. Sam wie, że nie zrobił, nie wiem, rzuci sztangą, kurwa, no nie skończy tego, nie? Ale no jak on już się wyprostuje, to się wyprostuje, wszystko jest legit, nie? Mhm. Więc no nie wiem, jakby problem z sumo to widzę taki, że sędziowie po prostu nie trzymają się przepisów. I tyle. Okej. Okay. Bo wiem, że coś w IPF-ie chcą jakoś ograniczyć te sumo, nie wiem w jaki sposób w sumie. I według mnie w IPF-ie to ma najmniej sensu, bo w IPF-ie jest zwykła sztanga, która jest krótsza, więc też nie ma tak szerokiego rozstawu stóp, jaki by można było mieć na deadlift barze. No i też ta stanga się nie wygina, jakby... Nie ma takich korzyści, w IPF-ie nie ma takich korzyści zrobienia sumo, bo sam deadlift bar sporo zmienia przy sumo. Tak, no z tego co... Tak, jak ja sobie robię i z tego co też, jak z tego co mówią inni, no to koniec końców ten deadlift bar bardziej pomaga w sumo niż w klasyku. Tak, no i to też jest kwestia ciężarów, nie? Im większe są ciężary, tym jest większa różnica. Mhm. Okay. Po prostu im więcej, tym ta stanga się bardziej wygnie, nie? Okej. Okay. Kolejne pytanie. Jak czuje się ciało... Ale jeszcze tak chciałem powiedzieć, że według mnie sumo to jest, nie jest oszustwem, ale oszustwem jest po prostu jak ktoś udaje, że skończył bój, a wcale nie skończył. I mu to zaliczają. To jest oszustwo. Tak. A to jest bardzo powszechne. Tak samo jak puszczenie sztangi przed odłożeniem. Tak. To prawda. Tak. Ale na tym najważniejszym starcie kąt dźwiga, jaki był, to nie miało miejsca, więc... No. Pięknie to zrobił. Nie można mu tego odbierać. Tak. To wtedy... Ale wtedy mam wrażenie, że wtedy podszedł jakby trochę na większym luzie, jak się to oglądało. Nie wiem, ale może zmieniło fakt, że ja byłem wtedy sędzią głównym, nie wiem. A, może. Respekt trzymał. Tak, wiedział, że musisz się postarać. A nie wiem, zrobić to byle jak, tak łapu-capu. No znaczy, no wiesz, no jakby sędziowie po prostu... ja mam wrażenie, że często sędziowie nie potrafią zachować takiej neutralności. I wiesz, i oni jakby... Sędzia... nie powinien kibicować zawodnikowi. Fajnie oczywiście, kurwa, zajebiście, jak ktoś podniesie wielki ciężar, ale jakby wiesz, bo po prostu w momencie, jak ten zawodnik podniesie ciężar, to sędzia już jest zajarany i on, kurwa, jakby wiesz, zaczyna być ślepy, nie? Klapki na oczy. On podejmuje i wiesz, w martwym ciągu bój jest skończony dopiero jak sztanga będzie na pomoście, nie? A sędziowie już podejmują często decyzję, jak podniósł, nie? A mówię, a jeszcze może mu wylecieć ta stanga, a może sam ją wypuści, no. A jest to taki błąd, kurwa, który się bardzo rzuca w oczy, nie? Jak to jest zaliczone, to jest takie, kurwa, no stary, jak mogłeś zaliczyć, nie? Mhm. Dobra. Kolejne pytanie. Jaki to ból po zrobieniu ponad 900 w totalu? Jak czuje się ciało i jak długo dochodzi do siebie? Kurwa, no tak szczerze, nie mam wrażenia, że z tych czasów, jak się startowało w sprzęcie, to mój układ nerwowy jakby się tak zaadoptował. W sensie powiem tak, że jak startowałem kiedyś w sprzęcie, to ja nawet po samym treningu przysiadów, to potrafiłem się czuć, jakbym był chory, jakbym miał grypę. Wiesz, jakby po prostu, myślę, że po prostu miałem jakąś tam lekką gorączkę. Po prostu tak ten układ nerwowy potrafił zareagować, ale dlatego, że sprzęcie no były jakby dużo większe ciężary niż twoje tak teoretycznie maksy, prawda? Mm.
bo nie wiem, powiedzmy, że w, nie wiem, podniesiesz w przysiadzie 300 kilo bez sprzętu, a w sprzęcie podniesiesz 400, nie? Mhm. I mówię, jakby ta, wtedy kiedy był sprzęt, no to ja naprawdę faktycznie po tych startach to czasem umierałem, nie? Ale to dużo zależało od tego, czy start był udany. Jeżeli start się zakończył jakimś triumfem, to jednak ta euforia potrafiła przyćmić to zmęczenie, nie? Ale no, to od siebie powiem, że właśnie, no mówię, jak był ten sprzęt, no to faktycznie był taki straszny zjazd. A potem jakby, jak ja startowałem bez kostiumów, to, no to no, czuć było, że coś tam było dźwigane, ale no zdecydowanie nie było tragedii. No, okay. Nic, raczej nic nie bolało po prostu. Tak jak po ciężkim treningu. Rozumiem. No, to jest... to po prostu masz wyższą tolerancję tego zmęczenia, myślę. W pewnym sensie, ale no mówię, to bardzo dużo zależy po prostu od tego, jak wyjdzie ten start. Okej. Okay. Bo słuchaj, może być tak, że drugie podejście będzie jeszcze lekkie w jakimś boju, nie? Mhm. A trzecie cię tak na tyle przerośnie ciebie, że... Nie spalisz. Że tak, ale nie, mam na myśli, że tam nawet w ogóle się nie zmęczysz tym, nie? Mhm. A jednocześnie możesz wycyrkulować ciężar tak, że ty tam, tak, kurna, wiesz, będziesz to grindował tak bardzo i to cię wypierdoli, nie? I może się zdarzyć tak, że tak będziesz miał w przysiadzie, w wyciskaniu i w martwym ciągu, nie? No to wtedy to już będzie do potęgi, prawda? Mhm. No i wtedy, no to faktycznie, no wtedy też człowiek czuje, jak wiesz, jak przejechany walcem, nie? Ale jednocześnie, jeżeli z tego startu będziesz bardzo zadowolony, to i tak tego nie będziesz tak czuł. Tak. Tak bym to ujął, nie? Czyli generalnie to zależy. To zależy od przebiegu startu. Tak. To nieważne, ile zrobiłeś, nie? Nieważne, czy ty, kurwa, dźwigasz 1000 kilo, czy 600, to po prostu zależy, jak bardzo wyjebałeś swój układ nerwowy na swoje możliwości. Mhm. A tak z ciekawości, ty, jak kiedy przygotowujesz jakąś osobę do startu, robisz jej taką symulację, że tak to imię, zawodów? Czy coś tego typu, taki, nie, wiesz, tak zwany SBD Day? Nie. Nigdy. Nie. Nigdy. Trybujesz na zawodach i tyle. Trybujesz na zawodach. Ja zawsze chcę tak przygotować osobę, żeby ona w sumie... Znaczy wiadomo, że każdy ma jakieś swoje oczekiwania, każdy tam ma w głowie, ile chce zrobić. No ale ogólnie jakby chcę, żeby ona po treningach tak precyzyjnie to nie była pewna, ile ona podniesie. Bo wtedy, wiesz, wtedy jakby nie masz ograniczeń w głowie. Nie masz pani, że o kurwa, to nie dałem rady, to było ciężkie, rozumiesz? A jeżeli ty masz w głowie, że dobra, to zrobiłem w sumie z zapasem, w sumie nie wiem, czy podniosę 10 czy 20 kilo więcej, nie? Mhm. Jakby jestem zwolennikiem, że trening macie przygotować do tego, żeby na zawodach dać siebie 100%. Okej. Okay. I zawody pewnie też traktujesz jako kolejny trening po prostu, a nie typowo zawody, tak? Nie, no zależy, jakie zawody. Okej, okay, okej. Okay. W porządku. No, zależy, no mówię, no słuchaj, jakby co innego, jak ktoś startuje pierwszy raz w życiu, mhm, a co innego, jak ktoś chce zrobić, wiesz, on chce zrobić wynik, on chce zrobić życiówki, tak? Nie wiem, może pobić jakiś rekord, może wygrać zawody. To wtedy jest inne podejście. Okej. Okay. Dobra. Pytanie dziwne, w mojej opinii. Czemu podajesz wynik w taśmach jako RAF? Kurwa, no raczej nie podaję. Chyba, że chodzi, nie wiem, na Instagramie w bio to mam wpisane, ale nie mam tam wpisanego, że przysiad był RAF, tylko mam wpisane, że jestem RAF powerlifter i mam podane swoje wyniki. Takie, które były legitnie zrobione, prawdopodobnie zaliczone na zawodach. Chyba wszystkie są zaliczone na zawodach poza martwym ciągiem, ale w przysiadzie to pamiętam, że nawet chciałem dopisać, że wiesz, że with RAPS, bo tam mam po angielsku wszystko, ale już nie było miejsca na kolejne znaki, nie? Nie wiem, uznałem, że to jest ogólnie w sumie mało istotne, tak? Ale nigdy, jakby wszędzie, gdzie wrzucam swój przysiad, swój życiowy przysiad, to podkreślam, że jest on zrobiony w bandażach. Tak.
No, wydaje mi się, że w dużej ilości miejsc oznacza, że coś było zrobione w taki sposób, właściwie wszędzie. Tak. Że ty jesteś ale taką bardzo precyzyjną osobą. No tak, a też dlatego jakby kurna taki mam. Mam taki niedosyt, że ja właśnie nie mam tego oficjalnego rekordu bez bandaży, nie? Po prostu wiem, że tak, w takim życiowej formie, jaką miałem, no to nie wiem, byłoby to jakieś 340 kilo, no ale jednak żałuję bardzo, że tego właśnie nigdy oficjalnie nie zrobiłem, bo już nie zrobię, nie? No na pewno nie tyle. No. Wtedy bym na 100% to wpisał sobie w bio. Uważasz, że robienie bez bandaży jest bardziej prestiżowe niż bandaże? Obecnie tak. Okej, okay, obecnie tak. Myślisz, że obecnie to się może tak zmienić za jakiś czas? Wątpię. Nie, no myślę, że już raczej rap będzie najpopularniejsze. Już teraz jakby też firmy, bo to wiesz, to chodzi o to, że to wszystko napędzają producenci jakiegoś sprzętu. Mhm. Co nie? Wiesz, kiedyś mieli największe pole do popisu, jak był sprzęt, jak były kostiumy. No to oni, wiesz, mają kostiumy, mają koszulki do wyciskania, mają bandaże na kolana, mają bandaże na nadgarstki, mają pasy, mają wszystko, nie? Potem jak zrobiło się popularny RAF, no to wymyślili inne opreny, nie? Ale jednocześnie też ludzie startowali w bandażach, no to kurwa znowu teraz robimy, tak jak kiedyś mieliśmy, nie wiem, dwa modele bandaży, tak teraz mamy kurwa jakiejś jednej marki, nie? Tak teraz mamy sześć modeli bandaży jednej marki, nie? Bo teraz w bandażach ludzie startują. A teraz, no to neopreny już są, kurwa, takie, już są jakieś legendy, że nie wiem, teraz są jakieś nowe neopreny Inzera, że w ogóle, tak, wiesz. No. Tam dodają jak taśmy normalnie, nie? Bo wiesz, bo ja tu się śmiałem, że wiesz, że Szariat był u mnie na jednym treningu przed Jaworznem. Wiesz, przyjechał do mnie na jeden trening, od razu życiówkę zrobił potem na zawodach, nie? Aha, no. A wiesz, u Tybory tyle razy był i chuj, nie? A tak naprawdę to po prostu ten neopreny i tyle. Tak. Co wiesz, do szariatu, dziewczynie dał najpierw te neopreny. U niej, wiesz, żeby w ogóle dał radę w nie wejść, ona je tam odrobinę rozciągnęła. Potem on je jakoś wcisnął i kurwa zrobił wynik. Szariacik teraz tak schudł, że lala, panie, poniżej 100. No tak schudł, że nawet 200 kilo nie wyciska, nie? No właśnie. Ale słuchaj, bo ja mam od niego pytanie, że dlaczego o rolnik jest cienki i wyciska dwa razy BW, bodyweight, masę ciała, a ty nie? Bo waży mniej niż 100 kilo. Okej, okay. I dlatego... Czyli nie wyciska nawet 200. Czyli nie wyciska nawet 200, a ty 200 wyciskasz. No 200, znaczy słuchaj, ja, wiesz co, ja nie będę tego mówił tekstu, ale fej, Michał zawsze mówił 200 zawsze, Szariat mówił też 200 zawsze, nie? Szariat na ostatnich zawodach wycisnął 190, a Michał to ostatnio pod 190 to trochę się poprół, nie? Więc oni są niesłowni z tym 200, nie? Ale mi się nie zdarzyło od, nie no, w zasadzie to nigdy mnie nie zmieniło to 200, nie? Jak pierwszy raz jak próbowałem 200 w życiu, no to je wycisnąłem i nigdy mi się nie zdarzyło, żebym 200 nie wycisnął. Okej, okay, dobrze. To jeszcze ostatnie pytanie też od rolnika, od Szariata. Dlaczego rolnik dał ci bana? Kurde, no słuchaj, no nie wiem. To jego, sam bym chciał wiedzieć. To pewnie, dlatego, że wyśmiewałem to, że nie wycisnął 200, no. Prawda boli w oczy. No tak, no. Jak wyciśnie te 200, to może mnie odbanuje. Tak. Tak podejrzewam. To teraz... Że ma takie, podejrzewam, że ma takie postanowienie. Zobaczymy, co zrobi na najbliższych zawodach. Tak. O ile wystartuje. O ile wystartuje. Tak. No podejrzewam, że jakby miał 200 nie wycisnąć, to raczej nie wystartuje. Zobaczymy, nie? Tam ostatnio widziałem Larsen. On już wiesz, on raz miał ze mną w zawodach wystartować, że ja kurwa w parę dni tam zbiłem chyba 8 kilo, żebyśmy byli w jednej kategorii wagowej i na rozrzewce się rozmyślił. Aha. No tam teraz, zaczekaj, teraz on chce zbijać do 90 chyba. Wpisał, że u 90.
no słuchaj, ja nie wątpię w to, że wyciśnie dwukrotność masy ciała, nie? Ale to nie o to chodzi w naszej dyscyplinie, mi się wydaje. No, ja jestem zszokowany z tym, co się dzieje, nie? To normalnie za chwilę nic z niego nie zostanie. Znaczy, wiesz co, no nie wiem, on jest na tyle niski tak naprawdę, że na upartego może startować do tych 90 kilo, nie? No, tak, tak. Tak naprawdę, nie? No ale 200 kilo nie wyciska w tej wadze. I chyba tym akcentem zakończymy. Albo jeszcze jedno pytanie. Jakbyś chciał nas z czym nas byś chciał zostawić po tym podcaście? Z taką jedną myślą od siebie, od Kamila Jaroty. O kurna. Z jedną myślą. No w sumie mam taką myśl, bo tak. No. Właśnie zastanawia mnie, wiesz, tam jakby ja jestem bohaterem wszelakich memów itp. Kurwa, nawet nie wiem, jakieś moje podebizny są wykorzystywane w sumie bez mojej zgody. Jesteś wycinany z czerwoną kartką. No tak, tak, nie? Więc no nie wiem, jakby no można sobie ze mnie pożartować, nie? I jakby to jest wszystko fajnie, a jakby jak ja zaczynam z kogoś sobie robić jaja, tak jak z Michała, tak jak z Seriata, to kurwa nie wiem, to jestem banowany, to jestem zły. Nie wiem, i taką mam myśl w sumie, nie? Że wiesz, jak ze mnie się śmieją, to jest fajnie, jak ja się z kogoś śmieję, to jest kurwa, to jestem zły, to jest niefajnie. Nie ma równowagi w przyrodzie, została zakłócona, ale mam nadzieję, że tym podcastem zostanie ona w jakiś sposób przywrócona. Chyba, że to jest też część gry. Ja tam nikogo nie banuję, ja się wolę z kimś skonfrontować niż kurwa, wiesz, ucinać mu możliwość. Najlepszą podsumowanie tego niech ława zweryfikuje i niech to będzie właśnie... No właśnie niech ława zweryfikuje, nie? Tylko tak. Wiesz, mnie jakby nie obchodzi, czy ktoś ma kurwa kontuzję, czy ktoś, nie wiem, się wefrał. Po prostu no mówię, no szariat ze mną nie wyszedł do walki, mimo że się nawet rozgrzewał ze mną na jednej ławce, to nagle kurwa przestał, nawet nie wiem kiedy. I podejrzewam, że nie wiem, czy Michał chociaż dojdzie do tego etapu. Okay. Ale może mnie zaskoczy. Zobaczymy. Zawody w listopadzie, tak? Tak, 11 listopad, Pruszków. No. Dobrze. Święto Narodowe, fajna data. Zobaczymy. Dobrze. Słuchaj, dziękuję bardzo tobie za poświęcony czas, żeśmy się trochę rozgadali, wyszło dłużej na pewno niż planowałem. Dzięki raz jeszcze. Proszę bardzo. Do zobaczenia. Pozdro.